Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na przystanku Historia imienia Janusza Kurtyki, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej na kolejnym spotkaniu z cyklu Tytani Sportu. Dziś nasze zaproszenie przyjął pan trener Andrzej Strejlał, ale przede wszystkim chciałbym zaprosić na samym początku pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego o zabranie głosu. Szanowny panie trenerze, drogi panie doktorze, szanowni państwo, przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej jest miejscem, w którym rozmawiamy o historii Polski i Polaków w XX wieku, tej historii jakże trudnej w wieku nieprawości, jak powiedział święty papież Polak Jan Paweł II, czyli w Mysterium Iniquitatis, ale także o tych pięknych polskich historiach, o polskich bohaterach, ale też o polskich sportowcach i trenerach, którzy narodowi polskiemu przynosili wiele radości, entuzjazmu, poczucia własnej wartości. I gdy to mówię, patrząc na trenera i na państwa, to przypomina mi się, drodzy państwo, Joseph Nye. To jest twórca takiego bardzo dziś popularnego geopolitycznego określenia jak soft power, jak miękka siła państw i narodów. Nye powiedział kiedyś, że soft power Stanów Zjednoczonych jest wszystko to, co jest pomiędzy Harvardem a Hollywood, a więc wszystko to, co dzięki sile narodu, jego sile przyciągania, tej sile miękkiej, niemilitarnej, sprawia, że nasz naród jest podziwiany, lubiany, cieszy się sympatią w Europie i na świecie, bo to już jest psychologizm, że ci lubiani są po prostu bardziej słuchami. Soft power Polski, drodzy państwo, i ta miękka siła to oczywiście polska historia, polskie dziedzictwo kulturowe, ale żaden z teoretyków nie ma wątpliwości, że w dziedzictwie kulturowym jest także sport. To przez wiele lat polscy sportowcy, polscy piłkarze w całym XX wieku przynosili na różnych lekkoatletycznych bieżniach, na stadionach, na halach sportowych dumę i radość polskiemu narodowi. Nie wyobrażamy sobie tego, drodzy państwo, aby nawet w Polsce niewolnej, tej po roku 45, zdominowanej przecież przez żywioł sowiecki, tej, która stała się sowiecką kolonią, polski naród nie miał uciechy z naszych piłkarzy grających na swoich trykotach z biało-czerwonym orłem, choć wszyscy chcieli, żeby miał koronę, ale naród czuł, że piłkarze reprezentują właśnie tych, którzy pragną wolności także i tych, którzy zasługują na wielką radość w czasach, które mogłyby być lepsze, a lepsze czasy przyszły po roku 90. Wszystkie sukcesy polskich piłkarzy, te największe z lat 70., z połowy lat 70. nie byłyby z całą pewnością możliwe, gdyby nie Kazimierz Górski, to rzecz oczywista, ale też pan Andrzej Strejlał, który był nie tylko... Jacek Gmoch oczywiście. Nie był trenerem, dobrze się uczył. Ale byliśmy we trójkę. Zgadzam się z panem Andrzejem, Kazimierz Górski, Andrzej Strejlał i pan Jacek Gmoch i nasi wspaniali piłkarze z połowy lat 70., którzy osiągali największe sukcesy, także te sukcesy, które mierzymy już wiekiem XXI. Cieszymy się dzisiaj i gratuluję panu doktorowi Pawłowi Sztamie za to, że zaprosił pana Andrzeja Strejlała. Będziemy mogli dyskutować o sporcie, ale jak wiem, nie tylko, jest to część naszego większego cyklu Tytani Sportu. Oddaję głos panu doktorowi i liczymy wszyscy na bardzo ciekawą dyskusję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, tak w ramach wstępu, jak rozpoczynaliśmy ten cykl, w najśmielszych snach nie spodziewałem się, że w poszczególnych spotkaniach, podczas tych poszczególnych spotkań, moich rozmów, będę miał okazję rozmawiać z bardzo wybitnymi ludźmi polskiego sportu. Przypomnę, że podczas pierwszego spotkania moim gościem był między innymi pan Leszek Cichy, pierwszy zdobywca zimą Mount Everestu. Podczas drugiego spotkania w listopadzie zeszłego roku mieliśmy okazję tutaj na przystanku Historia gościć Jerzego Górskiego, człowieka ze stali, który pokazał każdemu człowiekowi, że można wyjść z naprawdę z najgorszych opresji
i wygrywać w największych, w najtrudniejszych zawodach triatlonowych na świecie. A dzisiaj to rzeczywiście, dzisiaj jedna z legend polskiego sportu, tym razem nie zawodnik, aczkolwiek oczywiście miał okres w swoim życiu, że grał w piłkę nożną, zresztą nie tylko w piłkę nożną, uprawiał różnego rodzaju sporty, pan trener Andrzej Strejlał. Człowiek, mogę zaryzykować, ławki trenerskiej przede wszystkim i dzięki niemu mam nadzieję, że pokażemy historię polskiego sportu, tego po 1945 roku, jak pan prezes powiedział, przede wszystkim w tym okresie Polski Ludowej, gdzie no niestety, no omen omen, nie było orła w koronie, natomiast odnosiliśmy wielkie sportowe sukcesy, w tym również takie sukcesy odnosili piłkarze. Panie trenerze, pierwsze pytanie od razu bez większego tu owijania w bawełnę. Którego piłkarza, tego, którego oczywiście pan trenował, współpracował w tym okresie, o którym mówimy, uznałby pan, w pana opinii oczywiście, za najwybitniejszego, najlepszego? To jest pytanie bardzo trudne do odpowiedzi. Nie wiem, czy, bo chciałem przedłożyć mikrofon, ale wiem, że to jest nagrywane, prawda? Więc żeby nie było kłopotu, bo byłoby nie słychać, nie jest nas za dużo osób. Ja sądzę, że to jest tak jak pytanie do premiera, który minister spisuje się najlepiej. On mówi, że wszyscy, prawda? Ja sądzę, że zbyt wielu jest tych zawodników, żeby kogokolwiek wymienić. Zresztą charakterystyka jest tak duża, że nigdy nie wypełniają na przykład kuponu, bo nie powinien się nazywać najlepszy polski sportowiec, tylko najbardziej popularny. Bo dyscypliny sportu tak się różnią, że ułamek sekundy u gimnastyka na przykład. A mamy Blanika, złotego medalista olimpijskiego, co prawda w skokach. Muśnięcie przyrządu i pana w zasadzie pozbawia szansy na medal, a w innym sporcie, nawet chociażby piłkę nożną, może pan być znakomitym bramkarzem, co widzieliśmy teraz po Szczęsnym, który bronił, prawda, karny, nie mówiąc o Janku Tomaszewskim, czy wspaniałym Hubercie Kostce. Natomiast czy Lubański, Dejna, Boniek, to wielcy piłkarze. Przedtem, no, troszkę różnie postrzegany, między innymi w okresie, powiedzmy sobie, właśnie II wojny światowej, Wilimowski, prawda, i negowany, i chwalony i tak dalej, bo raczej się wszyscy ograniczali do tego, co on robił na boisku, a nie co robił poza boiskiem, kiedy wielu ludzi w późniejszej reprezentacji polskiej grało, a nie miało wyboru i byli przymuszeni, bo musieli podpisywać rodzice Volksliste, jak przypominam, i grali również w reprezentacji Rzeszy albo w klubach niemieckich. Mało tego, dzięki temu mogli pomóc innym, którzy nie grali w tych klubach, a zamieszkałem na terenie chociażby Śląska, a wiem, bo pracowałem przez rok, co prawda mówią, że Sosnowiec to nie Śląsk, tylko to są Gorole, ale ja bardzo mile ten okres wspominam, jeżeli chodzi o pracę. Sądzę, że byłoby to zbyt trudna odpowiedź, bo mieliśmy genialnych bramkarzy, o Szymkowiaku świętej pamięci nie powiem. Genialny bramkarz, kiedy przychodzi świętej pamięci Pele, gratuluję mu mimo wyniku 5-2, kiedy tu Santos rozbił, powiedzmy sobie, delikatnie mówiąc, reputację Polski, a nie reputację Śląska, bo po taką firmę ta drużyna grała, bo tak to wygląda. Każdy piłkarz jest wywany inny. Mamy dzisiaj Lewandowskiego, który przede wszystkim talentem, pracą, 4-letnim poszukiwaniem przez Niemców zawodnika, bo Niemcy są pragmatyczni na swój sposób, więc 4 lata go obserwowali. I tutaj no, muszę pochwalić właśnie polskich trenerów, bo mimo, że ludzie mediów w tej chwili negują w ogóle umiejętności polskich szkoleniowców, no nie podzielam tego poglądu. Nie mają w tej chwili nasi trenerzy takich menadżerów, bo przecież zwycięzcą jest tylko jeden. Zwycięzca jest tylko jeden. I wygrał trener, na którego nikt nie liczył, z Argentyną, prawda, z Scaloni, a jednak Deschamps o takim doświadczeniu, po doskonałym zresztą meczu, do 80 minuty nic nie wskazywało, że będziemy tak dramatyczny mecz oglądali Francja i Argentyna, bo właśnie to jest fenomen piłki. Zresztą pan doktor jest kibicem Liverpoolu, więc był bardzo zmartwiony, kiedy ostatnio Brighton ogrywał, prawda, Liverpool, ten mecz oglądałem, ale nie miał szansy, bo jak jest małe dziecko w domu 90-miesięczne, to musi żona rządzić w domu, tak jak zresztą i u mnie, bo u mnie też w domu należy ostatnio głos do mnie, kiedy moja żona mówi, wyjdź spod stołu, a ja mówię, nie, jeszcze tam zostanę. Ale to dobrze, w każdym bądź razie to pytanie jest trudne. Ja sądzę, panie doktorze, bo pan doktor mi zdradzi, że ma wiele pytań, że gdyby pan się zgodził, chociaż pan jest prowadzącym, żebyśmy odwrócili może proporcje, żeby troszeczkę zadali państwo pytania, żeby nie było tak, że to będą tylko pana pytanie, a potem się rozejdziemy. Ja oczywiście posiedzę, bo ja dzisiaj powinien też być w telewizji, bo dzisiaj jest... Nagrywałem taki odcinek, bo jeden z strzelców był Kazimierz Kmieci, który grał i w reprezentacji juniorów, młodzieżowej Polski, narodowej Polski, grał u mnie w Grecji, w Larisie, a ponieważ ja poza Nową Zelandią, Australią i Japonią zjeździłem cały świat,
pracując na kilku kontynentach, także powiedziałem, niestety jestem zaproszony w inne miejsce, ale ponieważ macie to, puścicie to w Kanale Plus jeszcze w innych dniach, także obejrzę kiedy indziej, a nie dzisiaj. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Oczywiście pytania z sali będą tu. Dobrze. Myślę, że... Nie, bo muszę zadbać o Państwa, ja przyszedłem tutaj dla Państwa, prawda? Bo oczywiście. My z doktorem zawsze i z Panem Brezem się możemy kawę napić innego dnia. Kibice, myślę, że na tej sali są wyłącznie kibice. No, z tego co wiem, pan prezes na pewno jest kibicem, więc to nie ulega wątpliwości, że również państwo będą pytać. Ale nie mnie jako prowadzący, na razie... Pan rządzi, ja słucham, pan zadaje pytanie. Dobrze. Pozwoli, że będę pytał. Jest pan z urodzenia warszawiakiem. Tak. Uczęszczał pan do liceum, obecnego liceum, tak, Limanowskiego. Proszę mi powiedzieć, Felińskiego 15, nie tylko tak ja, jest. Bo Polonia, Warszawa, koszykarze to był właśnie TPD-1. To właśnie. Mało tego, w 1958 roku, kiedy niech pan się nie gniewa, nie było pana na świecie jeszcze. W planach mi nawet to nie było. Miałem przyjemność zdobyć mistrzostwo warszawy szkół ogólnokształcących właśnie w koszykówce, kiedy pan Mieczysław Klima i był też takim animatorem świetnym sportu, sędzia międzynarodowy w koszykówkę, ale nie pojechaliśmy na mistrzostwo, bo każdy z nas był zawodnikiem innej dyscypliny, tylko jeden z nas był koszykarzem i to rezerwowym w Polonii Mateja, bo starszy grał w pierwsze piątce, a ten był rezerwowy. Także grałem w reprezentacji Polski, jak państwo wiecie, z tej książki, piłkę ręczną, była jeszcze 11-osobowa, 7-osobowa, 2 mecze dziennie grałem i jakoś dożyłem do 83 roku życia, który skończył tak jak Kopernik 19 lutego. Trzymał się na razie jeszcze dobrze. Pana kolegami licealnymi tutaj... Tak. Zbyszek Religa. Właśnie profesor Religa, profesor tak. Paczkowski. Tak. Profesor Zapasiewicz jednak również. Dobrze grał. Paczkowski dobrze w koszykówkę grał. Chciałem zapytać, czy z którymś z tych panów grał pan w piłkę czy w jakąś... W zasadzie nie. Paczkowski kończył przede mną chyba 2 lata, albo 3 kończył. To były te poprzednie roczniki. Zbyszek Religa chodził do równoległej klasy, zresztą mówiłem mu potem, Zbysiu, masz trudną pracę, bo w Warszawie nie było dla niego miejsca, dlatego on musiał wylądować w Zabrzu przecież i dopiero tamta klinika powstała i ta pierwsza, prawda, nieudana notabene transplantacja. Zbyszek no niestety za dużo palił, no i niestety troszeczkę, jak to w tych nerwach stresie i dużo popija. Powiedziałem, nie rób tego. Ja rzeczywiście alkoholu nie piłem nigdy, także gdzieś przeczytałem kiedyś, że byłem pijany, to jest niemożliwe, bo ja nie piję alkoholu w ogóle. To słynne zdjęcie w Londynie. Nie, to Liskiewicz zrobił, jak żeśmy siedzieli, wracaliśmy z losowania Mistrzostw Świata w 90 roku i zasnąłem. Tak, na lotnisku czekaliśmy na lot do Warszawy, Nowy Jork, Londyn, prawda, Warszawa i Liskiewicz... Kaziem Górskim, tu się zresztą siedzi Darek, gdybym gdzieś się coś pomylił, Daryś, to wstajesz i mówisz, że się nie zgadzasz. I oni wtedy robili mi zdjęcia, a ja tak siedziałem pochylony, bo byłem tak zmęczony. Nie wiem, czy będzie zbliżenie, jest tu takie zdjęcie. Ale nie, natomiast niestety paliłem, przestrzegam szczególnie, bo są tutaj kobiety, nie wolno palić, wszystkie potem późniejsze mamy, jeżeli chcą być zdrowe, chcą mieć zdrowe dzieci, nie wolno palić papierosów. Od 15 lat nie palę, mnie to nie przeszkadza, w moim towarzystwie mogą palić, ja na pewno nie zapalę. Ale pić alkoholu nie piłem, także nie wierzcie w to. W moim pokoleniu niestety... Nie, przepraszam, w Chinach piłem, bo lekarze kazali mi, raz w tygodniu piłem gin z tonikiem i to pełną szklankę, żeby ewentualnie jakieś ameby nie złapać. Tak mówili do mnie lekarze, kiedy jechałem do pracy, a pracowałem 2 lata w Szanghaju. Piękne miasto notabene. W moim pokoleniu, ale również w pokoleniach starszych, no niestety w młodszych coraz rzadziej, grało się w piłkę, wychodziło się, kopało się jakąś szmaciankę, wszędzie gdzie było możliwe, to tą piłkę się kopało. 3 kordery karny. Zgadza się. Myśmy mieli, każdy z nas miał jakiegoś swojego idola w starszych pokoleniach, prawda, Lubański, Boniek, obecnie Lewandowski. A czy pan miał takiego, kogoś takiego, no, wtedy takiego by, idola? To inne czasy wtedy były, wie pan. Przypomnę, bo pan może nie pamiętasz tego, Polska-Węgry 6-0, zawodnik Polonii Warszawa, genialny, szczuplutki. Nazywał się nie Borucz, tylko Borucz, Henryk Borucz. Genialny bramkarz, przy wyniku 6-0 składali mu Węgrzy, media i węgierskie i nasze wszystkie gratulacje za jego wspaniałą grę. Więc niech pan sobie wyobrazi, ile ten wynik mógłby, prawda, się kształtować, gdyby nie on. No, Cieślik zawsze przechodził, prawda, do legendy. Miałem przyjemność pracować, jak byłem 2 razy trenerem, prawda, Legii, a raz wiceszefem klubu, czyli dzisiejszym Mioduskim, kiedy... Sprowadzono Huberta Wagnera, byłego ministra sportu, mojego kolegi z roku i z grupy studenckiej, Stefana Paszczyka świętej pamięci i mnie, kiedy chciał generał Barański wtedy zbudować taką jakąś już nową, prawda, Legię, miał swoje wyobrażenie, powiedzmy sobie, o w ogóle o sporcie jako takim i on wiedział, co, że ewentualnie w najbliższym czasie będą duże zmiany w ogóle w Polsce, a szczególnie w sporcie i tak też to nastąpiło zresztą. Także ja sądzę tutaj, że
każda dyscyplina sportu ma swoich idoli, bo wspominał pan bardzo ładnie tutaj, jest jeszcze, byśmy wspomnieli przecież o Wandzie Rutkiewicz, jeżeli chodzi o sporty zimowe w Radołku, Kulczce Świętej Wandzie, tych ludzi jest wielu w każdej dyscyplinie sportu i dlatego nawet kiedy byłem zapraszany, w tym roku mnie nie zaproszono, co prawda nic się nie stało, to już zaczyna być święto w tej chwili, powinno być to bardziej święto sportu, jak święto sponsorów uczestniczących w tym wszystkim. To albo trzeba wynająć większą salę, moim zdaniem, już to będę mówił z panem ministrem Bortniczukiem, bo widziałem go wczoraj w towarzystwie, prawda, prezydenta Dudy, dobrze, dobrze, wzrok mam jeszcze dobry, jak widziałem na skok obu panów, żeby się nad tym zastanowili, bo na to nas stać, żeby coś takiego przygotować. To musi być święto sportu, a dziękujemy w ogóle, że są ludzie, którzy na ten sport chcą dać pieniądze, bo my jesteśmy nadal, wbrew pozorom, mocnym, silnym, a jednocześnie biednym krajem, który się dopiero zaczyna rozwijać. My się dopiero uczymy w tej chwili naprawdę i demokracji, i szanowania własnego zdania i zdania rywala. Możemy się różnić i powinniśmy, bo ta różnica zdań doprowadzi do tego, że może znajdziemy doskonałe rozwiązanie, to jedno, jedyne dla wszystkich korzystne. A ja to mówię jako osoba całe życie, bo muszę to powiedzieć, bezpartyjna. Tym bardziej, że przypominam państwu, że ten reprezentacji nawet juniorów, a ja prowadziłem i juniorów, i młodzieżową reprezentację, i narodową, musiał być członkiem partii, bo inaczej musiałby odejść. Ale ja wytłumaczyłem towarzyszom, że to jest wstyd dla organizacji partyjnych, gdybym ja wrócił ze świętej pamięci, bo przypomnę, trener Koncewicz był selekcjonerem, szefem szkolenia, trener Kazimierz Górski prowadził reprezentację młodzieżową i zobaczcie na logikę postępowania. Jurek Sawoszowski reprezentację do lat 18, ja do lat 17. Było nas tylko czterech. I ilu żeśmy dali ludzi zawodnikom i ten system szkolenia, tak wykpiwany przez dzisiejsze media, jednak w tamtych czasach był naprawdę dość dobrze przemyślany w Polsce, która powstawała z kolan po II wojnie światowej. 51 rok, to jest pierwsza książka, zresztą Darek dobrze pamięta, kiedy napisał Ryszard Koncewicz całoroczny trening piłkarza. Bardzo ważne. Potem dopiero jest Jurek Talaga, który mnie wychował, dzisiaj 92 lata, dalej pisze, dalej chodzimy na mecze, dyskutujemy i tak dalej. Także to są rzeczy bardzo istotne, ważne, tylko zobaczcie na logikę. Dzisiaj media, napisałem story zresztą na Twitterze, tam jest i napisałem, dzisiaj podyktowałem do telewizji, bo ja piszę te felietony, tak jak powiedziałem, bohaterska Ukraina, koszmar rosyjskiej wojny, piszę o sporcie, nie atakuję, przepraszam, ludzi, tylko atakuje problemy, jakie są do rozwiązania. Ja napisałem artykuł wczoraj. Między innymi przekazałem meandry korupcji, bo byłem szefem sędziów, ponieważ uznano, że powinienem ja to robić, kiedy odszedł główny, prawda, sędzia i wtedy też musiałem podjąć decyzję, na które się nie miał wyboru, musiał się zgodzić Michał Lickiewicz i Genio Kolator, że zwalniamy całe kolegium sędziów, jesteście panowie niepotrzebni, wszystko żeście podpisywali, a teraz stop. Zostaje jedna osoba, pan Leszek Saks. Mam do niego zaufanie, czy nie znaczy, że przekażę, żeby wasze służby cię sprawdziły, czy nie miałeś czegoś na sumieniu. A do prokuratorów zadzwoniłem, pochwaliłem imiennie w dniu wczorajszym. Pan Grzegorz Krzysztof Grzeszczak i Robert Tomankiewicz, dzisiaj prokuratura apelacyjna, bo oni uzdrowili, mogę powiedzieć, polską piłkę nożną. Ja próbowałem, co nie znaczy, że była jasność, za mojej kadencji również ładnych parę meczy sprzedali, żeby to nie wyszło, że ja jestem ten biały. Nie, bo przecież to z dnia na dzień się nie godziło. Ale dzisiaj rzeczywiście mamy sytuację na swój sposób wyczyszczoną, chociaż w czerwcu już rzecznik dyscyplinarny Adam Hilarski, jest to mój kolega tu z Żoliborza niedaleko, on już złożył do prokuratury. 11 meczów jest pod lupą, trzecia liga już się zaczęła. Tam, gdzie są pieniądze, a więc znowu wracamy do sponsorów, tam się zaczyna korupcja. I tak jest na całym świecie, kochany. To nie ma, no popatrzcie na Blattera, popatrzcie na Infantino. Order od Putina dostał. Rok teraz mieszkał z żoną, z dziećmi w Katarze. Za darmo? Nie. Za to, że teraz kolejne Mistrzostwa Świata będzie ile drużyn? Nie 32, będzie 48 drużyn. Znowu 16, bo to są głosy wyborcze i tak dalej, i tak dalej. I dlatego o tym, żeśmy, prawda, mniej więcej staram się, zresztą panu Blatterowi, panu Infantino poświęcę w jednym z kolejnych felietonów to, co ja uważam, a jeżeli ktoś się nie zgodzi, może zawsze napisać coś innego. Zachęcamy, się nie zgadzam. Zachęcamy do czytania felietonów pana trenera, ale ja mimo wszystko chciałbym wrócić do przeszłości. Chciałbym się zapytać, sam pan trener twierdził, że kiedy jeszcze nie wynaleziono ADHD, nie wiedziano takiej chorobie, pan trener sam powiedział, że miał ADHD. I no, chciałbym się zapytać, jak ten młody, nadaktywny chłopak zafascynował się właśnie trenerką, szkoleniem. Ja wiem, były poważne problemy zdrowotne, ale co sprawiło, że jednak w tym kierunku pan poszedł? No bo szkolenie i trenowanie jest to... No,
trudny kawałek chleba to jest kierowanie drużyną, to jest prowadzenie treningów, to jest również motywowanie zawodników i tak dalej. Co było tym takim... Ja sądzę, że to jest naturalna rzecz. W zasadzie nie mieliśmy nic. No Polska, tak jak powiedziałem, a Warszawa jako miasto wyjątkowo zburzone, na które pracowała cała Polska, żeby tę Warszawę odbudować. No już nie będę tego przypominał, bo to jest zasługa tych, co tu mieszkali, co zostali, tych, co dopiero przybyli i ta Polska, która się składała, żeby tę Warszawę odbudować, bo tak to wyglądało. Są naturalny sposób wyżycia się. Ja miałem na przykład profesora, nazwisko mogę powiedzieć, pan Czerwiński, właśnie w tym TPD-1, już jak byłem w szkole ogólnokształcącej i między innymi to są takie dramatyczne momenty, kiedy potem ja sam kończę AWF, sam jestem jednym z wykładowców, który pomaga w katedrze sportowych gry zespołowych, a mój profesor, który mnie uczył, a uczył wychowania, między innymi wychowanie fizyczne raz i PW, czyli tak zwane przysposobienie wojskowe. Jak miał pan jedną ocenę niedostateczną, nie mógł pan grać w reprezentacji szkoły. O, Jacek Rzemantowski, tutaj też słynny dziennikarz, potem jeszcze, o, w szachy grałem nieźle, ostatnio przegrałem w szachy, co prawda, ale już nie grałem 20 lat, z Karpowem, tutaj jak symultane, prawda, robił niedawno. Tak, tutaj taka głośna na Ursynowie była. Także sądzę, że ta chęć naturalnego wyżycia się, a poza tym miałem mądrego człowieka, właśnie profesor Czerwiński. Ludzie, którzy reprezentowali sportowe gry zespołowe jako takie, siatkówka, koszykówka, gdzie była silna drużyna, prawda, my piłkarze nożni, wszyscy musieliśmy raz w tygodniu chodzić i on prowadził to osobiście, zajęcia z tak zwanej gimnastyki przyrządowej, gimnastyki akrobatycznej, obowiązkowo. Kto nie chodził, nie mógł grać. Gimnastycy z kolei musieli raz w tygodniu grać w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Był to bardzo mądry profesor. I właśnie kiedy byłem potem już asystentem uczelni, no nagle przychodzę na studia zaoczne, musiał biedny profesor dorobić do emerytury te 400 zł, zawsze więcej, jak się jednak jest magistrem i ma się tytuł, prawda? I teraz on staje i raz do mnie melduje mnie, bo ja byłem szefem tej grupy, prawda, całej. On melduje, mój profesor mnie stoi na baczność, czy nie wie, jak się zachować, sam stanie na baczność, jak to się zachować do swojego profesora. Oczywiście zaocznym to są najpiękniejsze zajęcia, bo to są ludzie wiedzy, ludzie o doświadczeniu. To się robi od 20 minut zajęć, 10 minut przerwy, żeby oni mogli nabrać oddechu, odpocząć, jak na przykład panie taka Pilejczykowa, Seroczyńska, byłyby szybkie, prawda, kiedy ja wtedy pracowałem w uczelni. Byłem niedawno na wykładach w uczelni, kiedy mnie poprosił pan rektor. Mówi, są inne zwyczaje, więc nie wiem, to może pan prezes mnie potwierdzi, bo mówi, panie trenerze, tylko niech pan się nie przestraszy, bo tutaj dzisiaj studenci to wychodzą z wykładów. Ja mówię, panie rektorze, chyba jak pan wykłada, jak ja będę, wszyscy zostaną. Ale to był żart, ale tak było rzeczywiście. Tak było rzeczywiście. Także jako cyszedrów. A teraz wracam do logiki. Zobaczcie, jak fajnie. Jest ten Koncewicz, bo to wracam do dzisiejszej mediów, to co napisałem dzisiaj. Media żądają selekcjonera już, dlatego napisałem najkrócej w tym. Tylko nikt nie zdaje sobie sprawy, to co powiedziałem panu przed chwilą. Pan został dzisiaj trenerem reprezentacji, tak sobie zamarzył pan Kulesza, tylko nie wiem dlaczego on, a co robi zarząd cały? Na wycieczkę do Kataru pojedzie? No przecież to jest odpowiedzialność niepersonalna jednoosobowa, tylko kolegialna chyba. Ale to nieważne. I teraz on zostaje trenerem. I wie pan ile ma czasu? Dokładnie 60 dni. Musi obejrzeć wszystkie kasety z mistrzostw Europy, ja to napisałem w artykule, wszystkie kasety z mistrzostw świata, całą Ligę Narodów, zmonitorować treningi i mecze ligowe klubów zagranicznych, bo tu z Ligi Naszej nie będzie nikogo w kadrze. Najprawdopodobniej, bo nie ma nikogo, bo wszyscy wyjechali. Do Włoch wyjechało 19 młodych chłopaków, którzy grają mniej lub więcej, ale grają w tej Serie A, a 12 w Serie B, czyli 31 nie ma. I wychowało ich to nowe pokolenie trenerów, naprawdę fajnych, zdolnych naszych młodych trenerów, po którym nasze media jadą równiuteńko. Nie nadają się do niczego. Nie chcę powiedzieć, że rzadko który nasz dziennikarz pracuje w mediach zagranicznych z kolei. Nie zauważyłem. Poza Krzysiem Rzeszkowskim, Lechim nie zauważyłem. No ale trudno. W każdym bądź razie, no dziwne, no, ale wie pan, jak to jest. Kiedyś się mówiło, że media to czwarta władza. Nie, dzisiaj już jest druga władza. To dzisiaj media rządzą. A może i pierwsza? O, jeszcze nie. Bo między nimi też są różnice zdań, co żeśmy widzieli, chociaż po ostatniej selekcjonerze, jak się były podzielone z kolei media. I w czym i dlaczego, ale do tego nie wracam. Tylko teraz niech pan zobaczy i zobaczcie państwo na logikę. Jest Koncewicz selekcjonerem i trenerem reprezentacji, jest Górski, który prowadził odzieżówkę i z sukcesami. Górski przechodzi, kiedy Koncewicz odchodzi do GPS-u, czyli do Gwardyjskiego Pionu Sportowego i Górski korzysta z tego, co już zrobił Koncewicz, co sam pracował z młodzieżówką i ci młodzi ludzie uzupełniają. Tak było, Daruś?
I już ta pierwsza wygrana, chyba 4-2, prawda? Ze Szwajcarią ten pierwszy mecz, 4-2 było. I tak powolutku to idzie. Logika postępowania, czyli inaczej mówiąc, to co powiedziałem teraz jest zarzut, że w zasadzie powinna być strategia i wizja. To co robili, co by nie powiedzieć Niemcy, mimo że znowu odpadli po raz drugi, bo najpierw Moskwa u Putina i teraz znowu odpadli, nie wyszli z grupy, prawda? W dramatycznych okolicznościach, bo Hiszpanie chcieli się ich pozbyć i to był ich błąd, bo mieli ich zostawić, żeby oni utrącali innych, grali dalej. I sami Hiszpanie się pomylili i też jak widzisz odpadli. W każdym bądź razie nie ma logiki postępowania. Jeżeli pan był pierwszym trenerem, ja prowadziłem młodzieżówkę, no to wiadomo, że ja muszę panu asystować w większości meczy, jeżeli ja mam to przejąć i taki jest zamysł, siedzi tutaj prezes. Jeżeli prezes tego nie wymyślił, przepraszam, musi być zmiana prezesa. Niech się pan nie gniewa. Bo albo mamy logikę postępowania, albo przygotowujemy grunt do działania, albo tego nie robimy. Dlatego napisałem felietonie. W tej chwili media żądają i on to zrobi. Zgodza się, tylko napisałem, który, ale tam powinien być co najmniej jeden, jak nie dwóch, poza innymi kandydatami trenerów polskich, z których jeden powinien być sukcesorem, jak ten będzie kończył. I on mu nie będzie postawiony, bo on mu się będzie modlił, żeby on jak najdłużej był tym trenerem, żeby on jak najwięcej skorzystał. A z kolei ciężko jest zrobić. On będzie miał dwa treningi przed pierwszym meczem wyjazdowym z Czechami 24 marca, a 27 gramy z Albanią, też niełatwy mecz. Przypominam ostatni mecz z Albanią, wygrany bardzo szczęśliwie, bo Albania grała lepiej niż my w tym meczu. Jeżeli ktoś patrzy logicznie, a nie patrzy tylko, że będziemy mówili tylko o sobie. W meczu, wie pan, w tym zawodzie trzeba wiedzieć, że po meczu przegranym, wie pan, po meczu przegranym nieraz więcej ciepłych słów trzeba dać drużynie, powiedzieć, co robili dobrze, mimo że przegrali, bo ktoś był lepszy, a po meczu wygranym nieraz, przepraszam, pani trzeba opieprzyć zawodników, że to nie wyglądało tak, jak wam się wydaje. I wtedy zawodnicy mówią taki, co on się przypieprza do nas, co on od nas chce, wygraliśmy, bo to jest właśnie nasza mentalność. To po meczu na Wembley trener Górski miał pretensje do zawodników? Nie sądzę, nie. Górski, ja wiem, że pan nie, jeszcze nie był. Nie, ja tam byłem, bo myśmy jechali, graliśmy zresztą za potrójne premie, Darek o tym pamięta, jako młodzieżówka, jechaliśmy jednym. Górski był człowiekiem bardzo przenikliwym i miał swoją metodologię działania. Do mnie na przykład powiedział jeszcze w samolocie, ja kiedy znalazłem tego zawodnika w drugiej lidze, nazywał się Andrzej Szarmach i też byłem do Lubańskiego, chcesz jechać za granicę, weźcie go do Górnika, będziesz go chronił, wtedy cię puszczą. No i tak też się zresztą stało. Potem on odszedł do Kasperczaka i do Grzesia Laty, prawda, do Mielca. I Górski jest człowiekiem naprawdę rozsądnym. Jak tutaj był mecz z Walią, to mnie wtedy milicja wprowadzała do samolotu, ponieważ były przepisy zupełnie inne. Żebym musiałem zdać dowód osobisty, paszporty były na torwarze dzisiejszym, prawda, żebyś mógł otrzymać ten paszport. A ja musiałem jechać, bo tak zarzeczył sobie Górski. Jacek robił dobrze zresztą bank informacji, a jednocześnie Górski mówił, ale ja chcę wiedzieć, co się dzieje dzisiaj. Za 3 tygodnie był mecz na Wembley. Ja kończyłem mecz z Czechami w Poznaniu, nadal nie miałem dokumentów, więc nie chciano mnie wpuścić do samolotu, a miałem samolot do Londynu od razu. No i zadzwonili do chyba pułkownika koniecznego, jeśli nie pomyliłem, szarży. No i wstał z łóżka i kazał puścić go, prowadzić go do samolotu. No i mnie wprowadzono do samolotu, wylądowałem w Warszawie, nawet do domu nie jechałem, tylko od razu z tego samolotu do Londynu. Tam jechałem dłużej potem samochodem w Londynie na stadion Wembley niż leciałem samolotem. Takie były korki przed tym meczem. Ale ponieważ byłem na meczu Anglia-Austria 7-0, to co grali Anglicy, rewelacja. Myśmy zremisowali z młodzieżówką 1-1, 0-0 u siebie, a tutaj przegraliśmy 3-0, zresztą z Keeganem. Sądzę, że Ramsey zrobił błąd, bo gdyby wpuścił Keegana do gry, on był w apogeum formy. Bardzo dobry zawodnik, a on wpuścił w 87 minucie chyba Hektora. Tak, nie, doskonały zawodnik. W każdym bądź razie Górski zażyczył sobie sprawozdania z tego meczu, jak to wygląda. I to nie jest tak, że oni grali bardzo dobrze, Anglicy. Górski nie przyjął świadomie, że to siedzi tutaj syn Darek, świadomy, że będziemy się bronili. Nie, w pewnym momencie siła gry drużyny jest tak duża, że formalnie podchodzimy do tego, przyjmiemy ich u siebie, tak gra dzisiaj większości drużyn. To nie jest w tej chwili usprawiedliwienie trenera, prawda, selekcjonera Michniewicza, że grał defensywny wariant, bo 45 minut Francji udowodniło, że to drużynę stać na więcej. Też to pisze, prawda, w tym felietonie, w dwóch zdaniach, bo tak stać na więcej. Tylko to była dla nas szansa, że oni byli tak butni, tak pewni siebie. No, ja siedziałem na tym meczu na 7-0. Jak oni zobaczyli napis, że Polska wygra 3-0 z Walią, to tam stadion był w niebo wzięty. Ludzie wstali z miejsc, zaczęli śpiewać hymn narodowy, no bo teraz to już jedziemy, Polska tu przyjedzie na Wembley, bo gdyby Walia wygrała, ten mecz już był niepotrzebny, nigdzie nie jechała ani Anglia, ani my, gdyby Walia wtedy wygrała w Chorzowie. Taki był stan faktyczny tabeli.
No i co się okazało? Potem nas wymyślali, że to mi Górski, bo ja siedziałem z młodzieżówką, ponieważ potem oni byli tak załamani, Darek to potwierdzi. Na bankiet pomeczowy reprezentacja Anglii już nie przyszła po tej porażce, ale też mi ci ludzie zaimponowali, mimo chamskiego zachowania na ostatnich mistrzostwach Europy, ich kibiców, wyjątkowo się chamsko zachowywali. No wówczas powinni, też nie pokazali, tak, prawda? Tak, powinni być ukarani i to bardzo surowo. W każdym razie myśmy zostali zaproszeni na kolację młodzieżówka, no bo się miejsca zwolniły, bo reprezentacja Anglii nie przyjechała. Myśmy na stadionie byli obok Loży Królewskiej. My się tam wtedy zremisowali 0-0 i Górski co powiedział: masz nie wystawiać Szarmacha, bo kiedy ty grasz mecz, ja w tym czasie mam rozruch. I gdyby odniósł kontuzję, Domarski, prawda, 3 lata, to ja będę bezbronny. Nie wolno ci go wystawić. No i teraz trzeba wytłumaczyć. Teraz ja mam trenera, którego wziąłem zawodnika z klubu. Co tu zrobić? Więc nie będziesz grał, takie życzenie selekcjonera, ale rozgrzewasz się, wejdziesz na ostatnie 20 minut, idziesz do góry, skaczesz, nie musisz wygrywać tego pojedynku, powietrzu, raczej w ramach treningu, żebyś obliczał dobrze odległość, nic więcej, żebyś nie odniósł mi kontuzji. I wpuściłem go do gry w samej końcówce, bo musiałem spełnić zadania, bo również wobec trenera klubowego. Ale słowa dotrzymałem, na szczęście nie było takiej potrzeby, tam było wszystko, prawda, w porządku. I mecz ten był rozegrany naprawdę dobrze, bo zobaczcie, to się kończy 1-1 po rzucie karnym Clarka, mógł być, nie musiał być ten rzut karny, ale nieważne. Anglikom zawsze sędziowie pomagali i pomagają nadal. Ja wiem po własnych meczach, kiedy 3 razy tutaj grałem z Anglią, 3 razy w Warszawie. Chorzów, Poznań, Chorzów. 0-0 w Chorzowie, na dużym szczęściu Anglików. 1-1, kiedy oni wyrównują po bramce z karnego Linekera. Mało tego, 1-1 w ostatnim meczu w 80. chyba 3 minucie strzela nam Wright bramkę na 1-1, kiedy tam sędzia im pomaga, no w żywe oczy. To, że nie strzelił jeszcze Leśniak bramki, nieważne. W Poznaniu jest ewidentny rzut karny. Ciężko chory, a propos Furtok, bo niestety Alzheimer w tej chwili. Także nie ma kontaktu z moim byłym zawodnikiem, wspaniałym zresztą graczem i tak dalej. Także oni, Anglia u siebie, a Anglia na wyjeździe, to są dwie różne drużyny. To są bardzo mocni u siebie. Nie wiem, na czym to polega. To jest ten fenomen, że tak powiem, wychowania, kultury, zachowania w życiu codziennym. A tutaj oni tracili na wyjazdach połowę swojej wartości. Ten 3 mecze potwierdziły. Oni tu nigdy nie wygrali. Ja mówię, ani za naszej kadencji. A przypominam, że jedyne zwycięstwo odniósł Górski właśnie. 2-0 w Chorzowie. 6 czerwca, Darek, chyba, prawda? 93 roku. Mało tego, będąc w tragicznej sytuacji, więc jak musiał być silny psychicznie sam Górski, co się przełożyło na drużynę, kiedy do mnie dzwoni i mówi, daj mi ze 3 ludzi, bo ja tu mam kontuzję. Włodek pojechał teraz, pamiętasz, do doktora Głucha, żeby sprawdzić, bo on troszeczkę ma kłopoty z tym kolanem. Nie wiem w ogóle, jak tu skład zestawimy. Autentycznie, to mało kto o tym wie. I jednak wygrywamy po jakim dobrym meczu, zobaczcie, 2-0. Przypominam, że wcale nie było żadnego faulu, co potwierdził Lubański na Kwarlandzie. Źle stanął nogą, kiedy go przeskakiwał, nie dotknął go nawet McFarland, ale tak się to już potem utarło, bo my to lubimy, szukamy zawsze. Mówię o mediach, teraz nie o zawodnikach, bo Włodek, do tego się przyznam, zresztą to jest też jeden z tych wielkich, wybitnych zawodników, nazwiska wtedy nie wymieniłem, bo zbyt wielu bym skrzywdził w swojej ocenie, bo wtedy jest to subiektywne zdanie. Panie to tyle. Tak, o Andrzeju Szarmachu już pan powiedział, no, genialny piłkarz i niestety oprócz 74 roku mam wrażenie, że w kolejnych mundialach niewykorzystany do końca, ale również nawiązał pan do trenera Górskiego. No, rozmawiając z panem, no nie da się do trenera Górskiego nie nawiązać. Nie ulega wątpliwości. I moje pytanie jest następujące. Pan do tego sztabu, staje się pan jednym z najbliższych współpracowników trenera Górskiego, prawda, w 74. Idziemy razem w zasadzie cały czas. I moje pytanie jest takie, na czym polegał... Powiem tak, no troszeczkę będę cukrował, ale fenomen tego sztabu, że ten sztab potrafił stworzyć drużynę, która wygrywała z najlepszymi. Ograliście Włochy, ograliście Argentynę. No polegliśmy na tym. No, na tym meczu z Niemcami? Na wodzie. Tłumaczę, to był mecz nie do wygrania, ale powiem to kiedy indziej. Tutaj powiem, ale w innym momencie. Na czym polegał fenomen tego sztabu? Ja bardzo powiem. Szef jest zawsze jeden i z tego trzeba zdawać sobie sprawę. Wielu trenerów tego nie rozumie. Nie będę już wracał do nazwisk, nawet w ostatnich 20 latach tutaj w związku. Trener reprezentacji młodzieżowej podlega trenerowi reprezentacji narodowej. On ma pracować na niego. Na trenera reprezentacji młodzieżowej pracują pozostali trenerzy reprezentacji juniorów. Jeżeli ja sam czytałem w mediach, jak się trener obraził, bo mu trener reprezentacji narodowej zabrał zawodnika, jakie zabrał? Bądź dumny, że od ciebie wziął zawodnika, żeś go potrafił przygotować. Ty,
a przede wszystkim ten tener klubowy, bo myśmy nie pamiętali, Górski zawsze mówił, też zawsze byłem tego samego zdania co Górski, chwalmy trenerów klubowych, bo oni nam przygotowują w codziennym treningu zawodników, my zabieramy, bo nie ma dzisiaj żadnej paraleli między dzisiejszą reprezentacją a tamtą w sensie przygotowania. Ci ludzie nie mają żadnych szans, oni są selekcjonerami, nie są trenerami. Trenerami byli do wtedy, kiedy jest zgrupowanie, kiedy FIFA zarządzi, czy UEFA, jak są Mistrzostwa Europy, tego innego dnia się kończy liga, 8 dni macie dać zawodnikom wolne na urlopy i od tego momentu wolno już pracować razem. U nas nie, myśmy wtedy mieli rzeczywiście, mimo nierealnego na szczęście systemu zarządzania państwem, ale jednak mieliśmy zgrupowania. Pamiętasz, Darek? Pamiętasz 72 rok, jeszcze złoty medal, który zdobywa, prawda, Fortuna 111 metrów, dzisiaj żyjący cały czas za Suwałkami i też się udzielający bardzo fajnie. Być może, prawda, będzie sportowo. Gościem tego cyklu również. O, bardzo fajnie, żeby był Wojtek Fortuna. On ma o czym opowiedzieć zresztą. Wspaniale. W każdym bądź razie sądzę tutaj, że patrząc tak na to, nawet z perspektywy, że tak powiem, czasu, ja patrzę na tych trenerów serdecznie, niektórym współczuję, bo oni są tylko, tak jak powiedziałem, selekcjonerami, a nie trenerami. Trenerami są na krótkim okresie czasu, tak jak są Mistrzostwa Świata. Teraz jest się trenerem. To wszystko zależy ode mnie, ale na mnie pracują ci pozostali trenerzy i teraz fenomen Górskiego. No fajnie, to niech pan zobaczy, jak ten Górski na podstawie swojej wiedzy, obserwując, jakie błędy jego zdaniem zrobił Koncewicz, a zawsze się mówiło do głównego trenera, że się nie zgadzamy, a nam młodsi mogliśmy mu powiedzieć wszystko, mimo że był bardzo apodyktyczny, co powiedział Koncewicz, to było święte. Tak, olbrzymi autorytet, rzeczywiście dobrze mówił, świetnie też pisał świetne felietony, zresztą jakbyście tak wrócili do starej piłki nożnej, bazował, no, świetny język niemiecki, sam przemawiałem niedawno w Oldenbergu, czyli w dobie gniewu, jak pamiętacie, tam jest ten bądź ten salak, gdzie siedzieli między innymi żołnierze i oprawy do oficerowie i tutaj Górski skorzystał. Zobaczcie, jakie były drużyny. Dejna, przepraszam, zaczynam od Legii, może to jest skaza, bo bym wyraził ich trenerem. Dejna, Ćmikiewicz, Gadocha, każdy inną rolę. Ten od skrzydła genialnie grał, Gadocha grał Mistrzostwa Świata fenomenalnie. Ćmikiewicz, który musiał tyrać, Kazio był do myślenia, do zarządzania grą, do przytrzymania, do arytmii, do zwolnienia tempa gry, to co tak się wielu kibicom nie podobało i za co powiedział, że nie zagra nigdy na Stadionie Śląskim i tak to zrobił po meczu z Portugalią. Nie wolno obrażać zawodnika żadnego własnej reprezentacji, na własnym boisku, w meczu eliminacyjnym, kiedy on jeszcze strzela bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego Portugalii, przypomnę. W każdym razie, mało tego, teraz są zawodnicy. Ta para nierozłączna, genialna, lubański, Sołtysik. A więc dwójki, trójki. Jedźmy teraz dalej. Potem Szarma zmienia klub. Kasperczak, Lato, Domarski. Prawda? Zobaczcie, mało tego. Sam pamiętam, kiedy, to mogę powiedzieć, bo żeśmy jechali ze świętej pamięci Kazimierzem Górskim, słusznym notabene, nazwanym, bo na razie nikt tego wyniku nie przebił i dopóki nie przebije, a nie zanosi się, z przykrością muszę powiedzieć, na razie, był trenerem tysiąclecia, kiedy już sam wróciłem z Danii z meczu młodzieżówki i podjechał taki samochód czarny z Komitetu Centralnego, zawieziono mnie nowo, siedział właśnie trener Górski, Nowosielski, nie żyjący, bo teraz chodzę tylko na jego grup, pracownik Komitetu Centralnego i było polecenie partyjne po prostu. Należy rozegrać mecz na najwyższym szczeblu państwowym zapadło. Rewanż za złoty medal olimpijski, 72 rok, Węgry-Polska. Ja wiem, no, co ja mam do tego, ja już się pożegnałem z młodzieżówką teraz na lotnisku, złożyłem im życzenia, jedźcie do domów, bo to była ta reprezentacja do lat 23. Musimy jechać na ten mecz, no i wtedy Kazik Górski pojedzie jako menedżer, popatrzy na to z góry, jak to wygląda, a ja muszę prowadzić drużynę. No i żeśmy wtedy powołali rezerwowych z tej młodzieżówki, no bo jakoś musiałem z twarzą ja wyjść. I powołaliśmy, zobaczcie, jak to wygląda. Dwóch zawodników starszych. To był Rzeźny, prawy obrońca Stali Mielec i Kasperczak, który nie grał w Legii, bo był po ciężkim złamaniu nogi i w Legii grał tylko w trzeciej lidze w rezerwach. Jak skończył wojsko, wrócił i rzeczywiście grał doskonale w Mielcu. Od niego się zaczynała gra, on tą grą rządził, jest tak powiem. I taki drugi zawodnik jeszcze Gąsior, który grał u mnie w młodzieżówce i tak dalej. Tak to wyglądało. A więc zobaczcie znowu. Pół roku później, to jest listopad, awantura na Węgrzech. Na szczęście pan Dębicki, który był hungarystą notabene, bardzo mądry człowiek, bardzo fajny taki, wytłumaczył. A dziennikarze wie to wszystko. Proszę pana, pan tu grał w Esbjerg, wziął pan rezerwowych z tej młodzieżówki, to nawet nie jest wasza pierwsza reprezentacja. Oburzeni byli Węgrzy. Pół reprezentacji odrzucili swojej węgierskiej, pojechali do domów, pół zostawili. Ograli nas 4-1, bo byli zdecydowanie lepszą drużyną, lepiej dograną, prawda, niż my. Ale dlaczego o tym mówię?
Kto by przypuszczał, że pół roku później, 6 czerwca, tenże sam Górski, właśnie po obserwacji, bo nie był obciążony tym wynikiem, siedział na górze, patrzył, w meczu przegranym i wychodzi z tego meczu dwóch zawodników Górskiemu. To jest jego decyzja. Idzie Kasperczak do gry i idzie Rześny. I on gra w meczu z Anglią, nie Antek Szymanowski. Antek siedzi na rezerwie, Lato siedzi na rezerwie, bo ja sam dzwonię do Górskiego w przeddzień meczu, bo wtedy był lepszy przepis, bo ja grałem zawsze dzień po reprezentacji narodowej. I mówię do Górskiego, jeżeli nie będą grali moi młodzieżowcy, a obydwaj byli, to proszę mi ich przysłać. No i Górski przysłał, i Lato, i Szymanowskiego. Antek był zawsze za pobliżu. Myśmy akurat mieli grilla przed meczem, obejrzeliśmy ten mecz w telewizji w Częstochowie, Złoty Potok Częstochowy, taka miejscowość jest, fajna zresztą. I mówi, że chcieliśmy z Grzesiem, z panem porozmawiać, bo Grzesio nie wierzy, bo ja mu tłumaczyłem w szatni, w pociągu, jak żeśmy jechali, że na pewno on nas nie wystawi do gry. Czyli do mnie mieli już pretensje, że się mecz nie zaczął. Ja mówię, Antek, ty jesteś kandydatem na dobrego tenera. Jedno jest pewne, Grzesio wejdzie na pewno w drugiej połowie, bo mu przygotujemy grunt, a ty raczej tylko wtedy, gdyby była taka potrzeba, gdyby też kontuzję odniósł. Będziesz kiedyś dobrym tenerem. I tak zrobiłem. I żeśmy grali. Grał jeden zawodnik na Lich, lewego obrońcę, 22,5 minuty, drugi wszedł na jego miejsca, ale ich trener nie zmienił tego zawodnika, wszedł Grzesio Lato, się przebiegł parę razy koło niego, to jego ciężko było dogodzić. To wygraliśmy chyba 4-1 wysoko i tak poszło to dalej. Zobaczcie znowu, jakie rzeczy decydują jednak. To zgranie, automatyzm ruchu jest bardzo ważny w wielu drużynach. No nikt, nie ma takich zawodników dzisiaj w innych drużynach, jakim jest ten genialny, bo to genialny jest ten zawodnik, jak mówią Messi w tej chwili, prawda? On rządzi, niby wszyscy wiedzą. Niby każdy mówi, doskoczymy do niego krótko, on czy krótko, czy długo, on gra swoje. Piękny, cudowny balans ciała, niezauważalny, to co zresztą miał Dejna. Ja sam się dziwiłem, bo przypomnę znowu, genialny trener, bo po nim obejmowałem Legię, nazywał się Jarosław Wejwoda. On przyjechał do nas na centralny obóz juniorów, kiedy jeszcze prowadził Jurek Słaboszowski, ja i cała gromada polskich trenerów, było u nas 12 i tu na WF-ie mieliśmy zgrupowanie 132 zawodników i z tego się robiło potem drużyny. Każdy miał swoją drużynę, ale myśmy z sobą jako trenerzy nie rywalizowali, tylko mówiliśmy, aha, prezes dojdzie do pana teraz, bo chyba ta para będzie lepsza na następny mecz. Zmienialiśmy składy personalne poszczególnych drużyn, a na końcu wyłaniało się reprezentację Polski, nie zapominając o tych, których żeśmy nie zakwalifikowali, oni dalej zostawali w notesach i dalej byli pod kontrolą tak zwanych trenerów okręgowych. Bo to jest bardzo ważne. To jest to, co dzisiaj. Mamy niby rząd, prawda, ale decydują jednak samorządy, prawda, panie prezesie? No bo oni muszą decydować, co się dzieje u nich na ich terenie. Po to ich tam wybrali, żeby rządzili dobrze. Kto nie będzie rządził dobrze, będzie musiał odejść. Przecież tak jest życie. I tak się buduje mniej więcej tą hierarchię, jeżeli chodzi o postępowanie. Tylko musi być ta zasada zachowana. Dlatego jestem zdziwiony i powiedziałem. Górski przy jego talencie, a umówmy się, to są ludzie innego pokroju, ludzie wschodu, przepraszam, bo Górski, Sławku Tymowicz, prawda, Kazigu, to wszystko ludzie, to wszystko lwowiacy. Kto nie był we Lwowie, to się czuje. Ja byłem we Lwowie, tam się czuje. Przypominam tam cmentarz Orląt Włoskich, tam leży pochowana Maria Konopnicka, jak już tak mamy mówić i tak dalej. Pięknie odrestaurowany ten cmentarz. Kraj, który nie szanuje swojej, że tak powiem, przeszłości, powolutku przestanie być krajem, który się będzie, zacznie się rozwijać w takim tempie, w jakim powinien. I to są rzeczy bardzo... I tak samo jest w sporcie. Pan ma następne pytanie, proszę tak, bardzo. Mam następne pytanie, to będą już moje dwa ostatnie pytania, później głos oddam sali. Pan trener jest znany z tego, że lubi pewne rzeczy analizować. W tej książce przeczytałem, że nosił pan kiedyś dwie paczki zapałek. Jedną tak. Dlatego, że pan bardzo dużo palił, a druga po to, żeby wtedy układać bramki, tak? Kreślić bramki. I moje pytanie jest hipotetyczne. Czy ten mecz na wodzie, czy w ogóle wtedy z Niemcami bylibyśmy w stanie wygrać? Jak mówię, to jest pytanie hipotetyczne. Czy ta reprezentacja Polski była w stanie wygrać wtedy z Niemcami? Były bardzo ważne rzeczy w tym czasie. Tak się dziwnie składa. No na pewno Kazik Górski był, no jak każdy trener, poddenerwowany, bo umówmy się, że my pozostali, pracujemy, ale on w zasadzie odpowiada za wszystko. Za tym, co będzie skład, co będzie wcześniej. To są rzeczy, za które odpowiada zawsze główny szef i tak musi być. No trudno, żeby... No, u nas to rzecz teraz jest inaczej, ale do polityki nie będę wracał, bo działam, że jestem apolityczny. W każdym bądź razie tak. Nie mogliśmy skorzystać z Szarmacha, który był wyjątkowo cenny, ale myśmy tego jeszcze nie wiedzieli. My wychodzimy z Jackiem Gmochem, bo żeśmy o Jacku mówili, na rozgrzewkę.
w krótkiej koszulce, w krótkim rękawku. Naprawdę, nie powiem, że była przepiękna. Była normalna pogoda, piękne słońce. I jak nie Niemcy, oni, mimo że nas prowadzili naprawdę, no co będę wam opowiadał, no jesteśmy w Murchard, niemiecki taki ośrodek państwa Bofingeru, przygotował świętej pamięci Heniek Loska to. Nasi ludzie ze służb specjalnych też byli, bo była, umówmy się, reprezentacja monitorowana i pilnowana. Mało tego, siedzieli w lesie po 72 roku, po tragedii, prawda, w monachijskiej, prawda, jeżeli zaatakowali, bądź co bądź, to Izrael przecież ginął, zawodnicy i tak dalej. I już Niemcy, pamiętając też, bądź co bądź o II wojnie światowej i swoje dokonania, nauczyli się tego, że muszą zadbać o bezpieczeństwo, porządek. Tam też się taka pani siedziała, miała taką dobrą, ładną perukę, robiła na drutach, ale jej kolba wystawała tutaj, jakbyśmy widzieli z boku. Tam nikogo nie było w tym parku, obok Murchard, gdzieśmy szli na spacer. I znowu dam przykład, no, świadczący o tym, jak Górski fajnie reagował. Wiecie, no trzeba jeszcze znać Kazia Górskiego. Zawsze pełen uśmiechu, zawsze pełen pomocy. Oni go kochali jako zawodnicy, a on ich kochał na swój sposób, ale... Mówi do Andrzejek, zatrzymamy się teraz tutaj na moment, mam 3 minuty do panów. Tak. No i zatrzymaliśmy się. Panowie, przestaje mi się coś podobać. Panowie do tej pory dawaliście z chęcią autografy, a teraz się panowie jakby odciągali, żebym ja tu kogoś nie odesłał do domu. Skończyłem z panami, idziemy dalej. 3 minuty to trwało. I już tam, co ja się będę kurzył? Jest 2 osoby w Polsce na G, Gierek i Górski. A co mnie to obchodzą, mówią zawodnicy. Tak. Piwo, bajderzy, można się napić drugie piwo. Pierwszego jeszcze chyba, żeś nie wypił, to napij, wypij pierwsze, przyjdzie się zapytać o drugie. Tak, ale był człowiekiem spokojnym, stonowanym i oni wiedzieli, wypijesz za dużo, wyjedziesz. I on by to zrobił. Czy myśmy siedzieli, to nieprawdą jest, to mówi wielu zawodników, bo ja akurat siedziałem tak jak z panem teraz, miał nieprawdopodobną intuicję. Ja też chciałem iść na spacer. Ja mówię, no idę, nigdzie nie idziesz, Andrzej, siedzisz tu koło mnie, bo tu się mogą dziać dziwne rzeczy. No kto to przewidział? Ja na pewno nie. No i to zostałem. Musiałem siedzieć teraz w tym holu w Murchard. 20, 22, 20, także nieprawda wielu zawodników, dlatego mi się dziwię. Chyba z 6 czy 7 spóźnionych weszło. Po tym spacerze zostali wolne. Zatrzymał się jeden świętej pamięci, co nie żyje, Adam musiał. Reszta dalej uciekła. Ja wiem kto, ale wam też nie powiem. Nigdzie tego nie powiem, nawet nie napiszę. To jak się mówi, co się stało w Las Vegas, to niech zostanie w Las Vegas. W każdym razie Adaś się zatrzymał. Słuchajcie, do 4 rano siedzieliśmy, kierownictwo całego związku, naprawdę. I w końcu no, Nowosielski znał Kazia bardzo dobrze zresztą. Mówi, Kazik, wiesz co? Twoje zdanie jest ostateczne, ale może niech tak sobie powiedzą obydwaj trenerzy, którzy ci pomagają. Dobrze by było, żeby poznać ich stanowisko. Każdy mówi, jak chcą, niech mówią, co mnie to przeszkadza. Tak. No i myśmy się powiedzieli, że mam musiał zostać, bo miał być relegowany ze zgrupowania do Warszawy. No i to była ta lekcja pokory dla pozostałych zawodników, że było to bardzo blisko. To pierwszy, potem musiał chodził. Antek Szymanowski musiał mecz chyba, następny żeśmy grali chyba tak? Dobrze mówię, ze Szwecją i poszedł na lewą obronę, w miejsce Musiała, na prawą obronę poszedł świętej pamięci, bo on już nie żyje, z Marka we Francji i Gut. Sto. Chłopak, który biegał prawie około 10, 9, 11 na setkę, no ciężko było go dogonić, komukolwiek. To był dobry zawodnik. On prawie około 8 metrów wyskakał w dal wtedy. To był wielki talent lekkoatletyczny przy tym. I chodził za nim Adam, musiał, stary, jak ty musisz być skoncentrowany, on mu wszystko. Chodził, on mu pilnował rozgrzewki cały czas, sam Adam musiał. I tak to się skończyło, bo Kazio następnego dnia powiedział, decyzję podejmę następnego dnia. Nie, że on się zgodził po tym, co powiedzieli. Rano na śniadaniu przekażę, jaka jest decyzja. Na razie zjem smacznego, będę wszystkim życzył rano. Tak, był bardzo spokojny, stanowany i takie jest życie. Ale jak było z tym meczem z Niemcami? Nie, nie było, to nie było szansy, kochany. Ja mówiłem o tym razy w telewizji, niech tego powtarzać. To bądź co bądź sprawa, co mówią ludzie, czy ambasador, czy konsulowie, no panowie wiecie najlepiej. To jest tak zwany biały wywiad. Wszystko jest zanotowane. Wszystko jest zanotowane. Nie może być, kiedy oni nam tłumaczyli później, że królowie, głowy państwa przyjeżdżały. No przepraszam was bardzo. No. No, kto mi powie, że pan prezydent Duda nie pojedzie na skoki, a był wczoraj? No nikt, no bo chce i pojedzie, prawda? No tak jest głową każdego państwa, no bez przesady do cholery.
Nie, oni wiedzieli, że Szarmach nie może grać. Myśmy robili wszystko, bo już innego zawodnika nam też stawiało niemieccy fizjoterapeuci, też byli przez nas wynajęci, też pomagali naszym lekarzom, naszym fizjoterapeutom za zgodą Kazia Górskiego. Niestety nie dało się go na ten mecz. Nie dało się. A on był przy tej nagłej ulewie, to było oberwanie, myśmy dwa razy wychodzili. Zaczynamy, nie zaczynamy. Myśmy się modlili, żeby ten mecz się nie odbył, że może. A może następnego dnia on będzie mógł wyjść. Bo szczególnie w tych warunkach on przy jego grze głową, gdzie nie mógł pan piłkę w ogóle posunąć po ziemi, bo on, pamiętacie, ona stawała. My mamy dwie sytuacje stuprocentowe. I Gadocha, i Grzesio Lato w pierwszych minutach. Gdzieś na wysokości lewego słupka bramki Sepa Majera. Mało tego, w końcu jak zmieniamy Kazia Dejne, miał Kazik Wiecik, daje wspaniale broni na lewy górny róg, prawda, Majer. Także był to bardzo... mecz Majera. Bardzo trudny. Mało tego, Niemcom, przypominam, starczył remis. Mało tego, skandalem jest moim zdaniem. To jest nieuczciwość, No, ale nie dziwcie się, no tak jak w Argentynie, bo ja byłem wypożyczony przez pana Gmocha jako trener Legii do Argentyny, a miałem przez pana Górskiego wpisany w kontrakt, że zgadza się, że ja odszedł do Legii, bo odchodził Jarosław Wejwoda, ale na każde wezwanie się muszę stawiać i tak samo pojechałem do Montrealu przecież, gdzie już graliśmy słabiej. Już żeśmy przegrali z NRD i słusznie, bo Niemcy grali lepiej od nas w tym meczu finałowym, bo znowu wychodzi polska mentalność. Jak graliśmy w półfinale w Toronto z Brazylią, tu się ogrywa, to już mamy srebrny medal, już jest tylko kwestia, czy będziemy złoty. Ale jak pan przegrywa, jeszcze pan nic nie ma. I to jest właśnie zasada między innymi tej mentalności, że są rzeczy, tak powiem, że trenerzy mają nawet mniej argumentów, które muszą zawodnikom przekazywać, bo to jest tak zwany automat psychologiczny w postępowaniu samego zawodnika, a szczególnie u nas Polaków, tak było. No myśmy ich ograli 2-0 zresztą w Toronto. I tam miał już pierwsze kłopoty, miał Jurek Gorgen, też kazał nasz doktor, to mój kolega, bo on kończył medycynę i AWF, bo przypominam, że jak kończyliśmy AWF, to nas przyjmowali na medycynę na drugi rok bez egzaminów, bo myśmy mieli jeszcze o anatomię po łacinie. Także ja też musiałem pewne rzeczy mówić po łacinie, czy mi się podobało, czy nie. W każdym bądź razie to był mecz nie do wygrania i oni na szczęście, na nieszczęście dla siebie, czyli jest to reżyserka pełna. Co pan myśli, że generał Videla w Argentynie, który wchodzi do nas do szatni, kiedy Kazio Dejna nie strzelił, prawda, karnego, mimo że następny karny, gdyby był, decyzją drużyny Jacka Gmucha też by strzelał Dejna o takie wyrzucenie drużyny. Że była jasność. I tutaj trzeba pochwalić, prawda, Jacka Gmucha, bo wymagania były bardzo duże, bo niby jechaliśmy po medal, ale to było to, co niedawno też się jechało niby po medal, nie będę już wspominał nazwisk, prawda, kto to mówił, gdzie i kiedy, mimo że ostrzegałem, bo to ja pracowałem w Azji 2 lata, chociażby w Szanghaju i wiedziałem, co to jest Azja. To nieistotne. Jak można dać sędziego niemieckojęzycznego, Austriak Linemeyer w meczu Niemcy-Polska? No kochany, ma pan Anglika, ma pan Brazylijczyka, ma pan Argentyńczyka. Wszyscy tylko nie sędzia niemieckojęzyczny. Ale on miał pecha, no bo nasi zawodnicy Śląska zdali język niemiecki. Więc oni słyszą, co się dzieje na boisku, jakie są i tak dalej, i tak dalej. No niestety, sport ma swoje, że tak powiem, niecne zamiary, o zawodnicy o tym nie wiedzą. No nie wiedzą, nikt nie ma pretensji do Beckenbauera, czy Overata, czy Netzera i tak dalej, Grabowskiego, tych wielkich zawodników, czy bądź Millera, który nam ciągle zawsze bramki strzelał, tak jak zawsze strzelał nam bramki, mnie również, Gary Lineker, wspaniały zawodnik, świetny komentator, dżentelmen na boisku i nawet w tym, co robi w tej chwili w telewizji, co pisze felietony, można go tylko, prawda, chwalić. Takie są życie, ale tego nie powinno być. Tak samo przecież niech pan spojrzy na charakterystyki, jak Argentyna zdobywa pierwsze miejsce przed Brazylią, no bo wygrywa z Peru 6-0, bo trzeba było wygrać 6-0, to wygrali 6-0 i minęła Brazylię bramkami. I to dlatego teraz kolejna decyzja FIFA, dlatego ten artykuł będę pisał, bo to jest korupcja w najwyższym wydaniu. To jest korupcja właśnie wyborcza. Pan Infantino dalej chce być, a bądź co bądź, no nie ulega wątpliwości, że CIA i FBI, bo to będzie napisane w artykule, prowadzi dochodzenie, na jakiej podstawie kto dostaje organizację mistrzostw. I teraz niech pan zobaczy spryt. Pan Infantino jest bardzo sprytny. I ten jego komitet wykonawczy. Kto jest teraz organizatorem następnych Mistrzostw Świata? No jak to? USA, Kanada i Meksyk, bo może osłabi to ostrze tej krytyki. A oni nie odpuszczą, bo te dwie służby mają to do siebie, że a, rywalizują z sobą, a więc będzie pełne do siebie wiadomości o tych wszystkich ludziach, którzy tam zasiadali, co, gdzie, jak i kiedy. To są milionowe łapówki, bo ja je podaję tam, bo to już nie tylko ja wymyśliłem, ale to prokuratura szwajcarska bada. Przecież Blatter dlatego nie wyjeżdża ze Szwajcarii, żeby go na obcym terenie nie aresztowali, bo wtedy może dojść do ekstradycji.
i dlatego przestał być nagle, ale dzielny uczeń, moim fatie nie jest jak uczeń. To są 8 czy 10 kilometrów dalej, mieszkają obok siebie przecież w Szwajcarii. To trzeba, wie pan, wiedzieć, jeżeli pan gdziekolwiek co robi, gdziekolwiek pan gra. Tak to bywa niestety. No, i moje ostatnie pytanie, które nie jest mojego autorstwa, natomiast jeden z kolegów z IPN-u prosił, żeby zadać, bo jest kompletnym laikiem i chciałby, żeby mu specjalista powiedział, jak to jest z tymi piłkarzami, że kiedyś w latach 70., 80., no nie wszyscy zawodnicy prowadzili sportowy, nazwijmy, tak, tryb życia. Proszę, w 81 roku pewnie państwo niektórzy pamiętają, że Józef Młynarczyk pojechał na mecz z Argentyną z otwartym złamaniem palca i bronił. Odsyłam do wspomnień Andrzeja Iwara, że są znakomitych. I ten niehigieniczny tryb życia w jakiś sposób przekładał się na to, że jednak byliśmy w stanie grać, wygrywać i bali się nas najlepsi. A dzisiaj, mając najlepszego zawodnika na świecie, mając kilku co najmniej piłkarzy, którzy grają w bardzo topowych, klasowych klubach, nie jesteśmy w stanie osiągnąć niczego więcej poza wyjściem z grupy. I tak jak powiedziałem, jest to pytanie mojego kolegi i proszę, żeby fachowiec odpowiedział. No, ja panu powiem, zadanie jest bardzo trudne, bo ja znam również wielu bokserów, a ponieważ mój ojciec był drugim trenerem reprezentacji, a Felix Sztam był chrzestnym ojcem mojej rodzonej siostry świętej pamięci. I ja się w tym środowisku wychowywałem, bo jeździłem na obozy w 47 roku, jak miałem 7 lat, z moim ojcem. A dlaczego z moim ojcem? Bo moja matka wysyłała, że ojca pilnował, bo musi syna pilnować, bo na dziewuchy gdzieś nie będzie chodzić i tak dalej, prawda? No, kobiety są bardzo sprytne, zresztą wy mężczyźni chyba powinniście już o tym wiedzieć wszyscy. W każdym bądź razie rzeczywiście tak było, tylko znowu patrzę na pokolenie. Był taki słynny bokser, nie wiem czy pan pamięta, bo to samo jest w piłce, bo akurat to pamiętam dokładnie, nazywał się Kolczyński, król nokautu, tragarz, znalazł go dziennikarz, Aleksander Reksa. Potem tu pamiętna walka z trzykrotnym złotym medalistą olimpijskim, Węgrem Papem. 8 razy na deskach leżał Kolczyński, ale w tej trzeciej rundzie już na linach leżał Pap i gdyby odszedł od niego Kolczyński, to najprawdopodobniej byłby nokaut. No i oczywiście nie mógł tej walki wygrać na punkty, bo jak sam leżał 8 razy po uderzeniach, a on tak boksował fajnie, że on niby boksował niby jako mańkut, ale to pierwszą rękę Pap miał silniejszy, nokautował tą ręką, a nie tą, powiedzmy sobie, ustawiono z tyłu. Rzeczywiście ludzie wtedy nadużywali alkoholu. Takie, prawda, było rzeczywiście życie. Taka była powszechność, tak powiem, w zachowaniach, gdzie w zasadzie ludzie jak zabijali te troski codzienne, powiedziałbym, życia, czy byłeś piłkarzem, nieważne, zawodnikiem, czy nie byłeś zawodnikiem, to ta frustracja między innymi w tym się przejawiała, a jednocześnie jednak jest, sport ma to do siebie, że jest to ciągła rywalizacja. Jest to ciągła, nieustająca rywalizacja. Ty będziesz chciał kolego grać przede mną, ja będę chciał grać tutaj. Pan też będzie chciał grać i będzie chciał nas wyprzedzić. Tam, gdzie nie ma rywalizacji, tam nie ma szansy naprawdę na postęp. To trzeba być wybitnym zawodnikiem o wybitnych cechach charakteru, który jest królem w danej drużynie. No przymówmy się, no weźmy przykład chociażby tego Messiego. Genialnie wyszkolony. Wizja gry. Świetny strzelec, świetny organizator gry. Dobry taktyk, wie kiedy przyspieszyć, wie kiedy zatrzymać, grę zwolnić. Świetne podanie prostopadłe, tak jest pod siebie, co się miał, tak z bramki strzelał Gerard Cieślik, właśnie mówił się, że spod kolana ten strzał. A przypomnę, 2 razy Związek Radziecki, 57 rok, dobrze mówię, 57 Darek? 57 rok, 2-1, ale po 2 podaniach czyich? Świętej pamięci nie, bo żyje. Jest ciężko chory w tej chwili. Miałem z nim przyjemność pracować. Człowiek przeskromny. No nie mógł wyjechać z Polski, bo był niby pułkownikiem Wojska Polskiego. Lucjan Brychczy. Wszyscy odeszli z Legii. Wszyscy poszli do Górnika Zabrze. A Lucjanowi żona Małgosia Zawrot. Ja tu będę i tu będziesz. No i co tam? No, kto rządził? Nie Lucjan, tylko żona rządziła, prawda? I Lucjan został w Warszawie. To jest bardzo szanowany do dzisiaj i przez świętej pamięci pana Waltera. Jest dalej niby w sztabie. Jest coraz starszy. On dzisiaj, mając 86-7 lat w tej chwili, trochę więcej umie z techniki niż ci, co tu dzisiaj grają w tej Legii, tak między nami mówiąc, bo on już nie podbiegnie. Ale przyjęcie piłki, podanie, kochany. Jak byłem z Legią na turnę Indonezja w Dżakarcie, kiedy chcieli kupić mecz, żeśmy się nie zgodzili, mówił, panie, przecież tutaj Anglicy po 1-0 sprzedają wszystkie mecze, jak przyjadą z Jagielskie. Taka święta Anglia. A my nie.
No i z ciężkim bojem żeśmy to skończyli. 2-1 żeśmy to wygrali przy dużym szczęściu, ale naprawdę graliśmy tutaj naprawdę dobry mecz. To są pane realia, jak to jest. I mówię właśnie do niego, jest 2-1, mówię: Lucjan, rozbierz się, bo jak on grał w drugiej drużynie, kiedy ja byłem trenerem, lata 75-79, a potem dopiero jak wróciłem z Grecji w 86-87, to on rządził na boisku. Tam do niego nikt nie wie jak inaczej, tylko miszą w prawo, w lewo, wróć się. To było polecenie do wykonania na boisku. Ja nigdy nie wygrałem z drugą drużyną, jak on grał w drugiej drużynie. Poważnie. Ten zespół z Świkiewiczem, z Dejną, świetna drużyna. Nie dało się. Co to znaczy jedna wielka indywidualność w drużynie? No i to się, ten mecz się skończył 7-2 dla nas. Ale powiedziałem do drużyny, premię za ten mecz dostanie jeden zawodnik. Nazywa się Lucjan Brychczyk. Przed jak 2-1, byście nawet swojemu trenerowi pozycji nie umieli wyrobić do strzału. To on wam wyrabiał, tylko żeście piłkę wkładali do bramki. Genialny technik. Hiszpanie go chcieli przecież kupić. No nie mógł wyjechać po meczu wygranym przez Hiszpanię w Chorzowie 4-2 z Polską, mecz eliminacyjny. Drugim zawodnikiem, którego chciano kupić, był Ernest Pol. Też wspaniała bramka. Pamiętasz, Szkocja 3-2 wygrywamy, ale za chwilę w Moskwie przegrywamy 7-1. Ta sama nasza reprezentacja. To są właśnie te fenomeny piłki. To jest to, co żeśmy dzisiaj rano, żeśmy tutaj rozmawiali, zanim do państwa żeśmy wyszli, Brighton, Liverpool. Kto by się spodziewał, prawda? Aston Villa niedawno również ograła, nie wysoko, ale 7-2 Liverpool, przypomnę, w zeszłym roku na jesieni. Jak już tak mamy wspominać, a ja muszę... Dwa lata temu. No tak, ale takie są realia. I za chwilę ten wynik się zupełnie odwraca. I dlatego piłka nożna ma to do siebie, że jest, powiedziałbym, jedno z najbardziej, że tak powiem, demokratycznych, plebejskich dyscyplin sportowych, gdzie naprawdę w pojedynczym meczu można wygrać ze świetną drużyną, o czym Polska świadczy, ogrywając jednak Brazylię w tym najważniejszym dla nas meczu, bo historycznym. Mimo że pamiętasz, że Daruś Lato ma jeszcze lepszą pozycję niż na strzela bramkę, bo urwał się środkiem i trafił tego Leao w nogę. A środkiem centralny sektor, gdzie ta wynika była dużo trudniejsza. Jeszcze myśmy się dali na ławce do kapki, stój, żeby na spalonego nie wyszedł, bo on tak robił ruch i za chwilę się zatrzymał. No, taka była akurat nasza rola. Także tutaj sądzę, że to pytanie pozostanie raczej, mówię o tej wódce bez odpowiedzi. Takie były realia, tak ludzie się zachowywali, a jednocześnie wiedzieli, tak powiem, tym ordynarnym, męskim stwierdzeniem, że jeżeli ktoś się chciał napić nawet, to musiał wiedzieć kiedy, z kim, ile i gdzie. Bo drużyna też wie. W pewnym momencie drużyna nie będzie na pana pracowała, jeżeli widzi, że ja tyram, on tyra, ten trzeci tyra, a ty co? Popiłeś wczoraj? Zrobił z panem porządek też. Oni przestaną panu piłki podawać. Ja panu to mówię z własnej autopsji, z własnej kariery trenerskiej, a bądź co bądź, naprawdę no, pracowałem tu i ówdzie i też powiedzmy sobie z drużynami. Tylko, jeszcze raz panu powiedziałem, podporządkowanie. Jeżeli nie zrobiłeś tego na treningu, teraz o nas trenerach, nie żądaj tego, żeby to zrobili na meczu, bo na jakiej podstawie to żądasz? Trener, który nie przerobił na treningu, że będzie grał w składzie 10-osobowym, nagle zaczyna krzyczeć, biegać po linii i pouczać zawodników teraz, to na treningu ma zrobić. Kiedy grasz 10, kiedy grasz 9, musisz to zrobić na treningu. Ta drużyna musi z tobą razem to przeżyć. Mimo, że ludzie, przyjdzie prezes, powie, idiota, kazał jednemu zejść w 10 grają. Też możecie z pracy wyrzucić, dla przykładu to mówię. No ale to trzeba być wyjątkowym prezesem, żeby coś takiego zrobić. W każdym razie trener ma zrobić wszystko, co jest w jego mocy, żeby drużyna grała lepiej. Podstawowym zadaniem trenera jest ukryć wady zespołu, omówić zespołem wszystko, a jednocześnie wyeksponować ich zalety. I to właśnie Kazio Górski robił bardzo dobrze. Stąd były te trójki, powiązanie, bo jednak to jest tak zwany automatyzm, który w zasadzie poza ćwiczeniami, które jeszcze były, prawda, przygotowywane precyzyjnie i za czasu, prawda, Górskiego, nawet potem za moim, że mi jest bardzo przykro, żeśmy w tej grupie nie odpadli, ale przypominam, myśmy po 20 minutach w Holandii, gdzie grał Van Basten, Hull i Trejka, wprowadzili 2-0, Kuman, skończyło to się 2-2 i przepraszam, powiedziałem wtedy, bo się znajdowałem w wywiadzie, to nie ja przygotowałem ten zespół, tylko ci wspaniali trenerzy zagraniczni, te wielkie gwiazdy trenerskie, a my po przerwie, żeśmy skonali, byśmy się nie liczyli w grze, tu w Polsce była burza, nie wiem, czy pamiętacie tę transmisję, mieliście taki rwany obraz tej transmisji, bo do dzisiaj nie mogłem się doprosić, mówię, to pożyczcie kasetę, bo to warto Polsce pokazać, mówię do telewizji, no ale niestety nie posłuchał się pan Kurski, mówiłem mu, weź tu załatw jakąś kasetę jedną, przecież tak trudno, dać ci w telewizja holenderska. Lał deszcz, to ja wygnałem zawodników, siedziałem tak jak z panem Śmikiewiczem, żeby zawodnik nie odpoczął, żeby miał suche buty, bo jest oberwanie chmury, żeby poszli na trybunę, jak was wezmę, jak będę potrzebował z trybun, bo ja jestem w pracy, a on nie musiał, musiał mieć suche buty, żeby wejść na boisko.
2-2 to się skończyło, jak pamiętacie, w meczu eliminacyjnym. No i takie jest życie, a mecz świetny. Ja bym chciał, żeby Polska pojechała. Myśmy pojechali do Brazylii, 2-2 się skończyło, radziliśmy 1-0 w Brazylii w Ribeirão Preto. W Urugwaju, gdzie miałem wykłady dla trenerów Południowej Ameryki, pojechałem, przegraliśmy z Buenos Aires w składzie krajowym 2-0. Tam jak przyjechałem do kraju, mówię, słuchajcie, takich dwóch zawodników, bo jeden Ortega, mały, spiemny, szybki, a drugi Redondo, nie wiem kto go kupi, czy Barcelona, czy Real Madrid, świetni zawodnicy. A co pan opowiada? Jak to? No nasi dziennikarze wiedzą wszystko, nawet to, czego nie wiedzą. Słuchaj, w każdym bądź razie dużo wspomnień i tego dnia Urugwaj wygrywa z Brazylią. Jedziemy 3 dni później, bo gramy w Urugwaju, w Montevideo, jest stadion Centenario, tam jest na stadionie od razu klinika, oni kochają piłkę. I większość tych słuchaczy to jest wszystko z Mistrzostwa Świata Szwajcaria, tak? 1954 rok, kiedy tragicznie przegrali Węgrzy, prawda, z Niemcami, mimo że pokonali ich 8-3 w eliminacjach, prawda? I chcę wam powiedzieć, my tam wygrywamy ten mecz w 87 minucie, dzisiejszy ten reprezentacji juniorów, znaczy młodzieżowej do lat 19, Darek Gęsior z Ruchu Chorzów, on nam strzela bramkę głową po bardzo ładnej akcji. I słuchajcie, jak to się dzieje, ci ludzie się znowu, wie pan co, jak to fajnie było się spotkać po tylu latach, bo ja tam byłem 75 rok dokładnie, jeszcze pamiętam, że pojechałem, zdawało mi się, że jestem w Polsce, pomachałem ręką, bo jechał Willis wojskowy, jest tam napisane zona militare na Montevideo i nagle żołnierz odwraca karabin maszynowy, ten mój tłumacz, a tłumacz był ze służb specjalnych od tej generalicji, która tam rządziła i krzyczał tylko futbol Polako, futbol Polako. No to oni tą broń opuścili, ale idą, mówią 1 maja tu w Urugwaju nie wolno machać do nikogo rękoma. Nie wolno się zatrzymywać 3 osobom, nawet dobrze was jest 2, bo normalnie byśmy strzelali. No ale oni kochają futbol, dobrze. I puścili nas, poszliśmy dalej. Wam daję jako przykład. Pierwszy dzień mojego pobytu w Urugwaju, a miałem tam wykłady, gdzie starostą był mistrz świata z 1950 roku, wspaniały trener, już nie żyjący, 2 braci było, Juan Lopez, który ograł właśnie Brazylię na Marakanie i wygrali tam 2-1 w tym meczu. Cichutko było na sali, bo jak ten pan wstał, coś tam, jakiś szmer był, coś podniósł rękę, no to już było cichutko na sali Juan Lopez. Potem ja mu się też pięknie zrewanżowałem, bo go nie lubiła generalicja, która tam rządziła. I jak mnie żegnano po tym turnieju, bo pojechałem jeszcze na jego prośbę, bo on mnie prosił, jeszcze chcę, żebyś pojechał na 3 dni do Paysandu, na granicę chyba argentyńsko-urugwajską. Ja mówię, no słuchaj, zrobię to, moja żona co prawda w ciąży, ale zrobię to, bo władze tu obiecały się nie zajmą. Oczywiście nikt się nie zajął, no znając nasze władze. W każdym bądź razie, zmarzowali mi się potem zresztą inni. Pojechałem tam i jak wszedłem się pożegnać, patrzę po sali, otwieramy, ja mówię, bardzo przepraszam, mówię, panie prezesie federacji, mówię, nie widzę tej Juana Lopeza, co się z nim stało, zachorował, bo ja z nim rozmawiałem rano przecież i normalnie chodził. A tam było tak, że siedział prezes, nikt koło niego ani z prawej, z lewej, i jedno stanowisko niżej wiceprezesi, a poniżej ci, co nie mogą nic powiedzieć, czyli członkowie zarządu. Popatrzył w lewo, w prawo, nie było 20 minut, już z powrotem był na salę przyprowadzony. To był z kolei mój rewanż na tym wspaniałym człowieku, bo tak jak powiedziałem, no, trzeba szanować ludzi. Karma zawsze wraca, wcześniej czy później, to jest tylko kwestia czasu. Dlatego będziemy teraz szanować I teraz pytania od państwa. I właśnie mamy czas na kilka pytań. Proszę. Panie trenerze, ja chciałem, bo niestety muszę wyjść, więc jeśli pan trener był łaskaw szybkiej odpowiedzi. Chciałem zapytać o finał z NRD. Jaką ma pan opinię? Bo ja ten finał dobrze pamiętam i miałem wrażenie, że myśmy byli tak, znacznie wolniejsi i tak dalej. Więc albo ta teza obyczajowa, że troszkę tam po tym półfinale, czy żeśmy zlekceważyli, czy może życia towarzyskiego było za dużo. Nie, ja sądzę, albo, tak, ale ja jeszcze druga część zastępcza. Aha. Że piłkarze, czy w ogóle sportowcy z NRD byli znani z tego wtedy, czy całe NRD, że był bardzo wspomagany. Bo powiem szczerze, tak, ja pamiętam całe sekwencje z tego meczu i to było niewiarygodne, jak oni byli szybcy, jak oni biegali i tak dalej, i tak dalej. Miałem wrażenie, że to był ten element również, no bardzo istotny, prawda, w sporcie NRD-owskim. Przez całe długie dziesięciolecie. Tak, ja panu powiem, najłatwiej byłoby teraz do drugiej części pytania, najłatwiej byłoby mi to potwierdzić, ale nie mogę, bo
trudno było mi to stwierdzić, natomiast podzielam pogląd, oni to robili. Oni i Rosjanie, ja już mówiłem tutaj do dwóch pięknych pań, które mi towarzyszyły, jak z panem doktorem rozmawiałem, zanim żeście państwo na salę przyszli, to oni przecież doping, to oni zapładniali kobiety, potem ciąża była przerywana, bo to jest wybuch w organizmie, to robili i Rosjanie, i robili NRD-owcy, do dzisiaj są przecież, musi rząd niemiecki w tej chwili płacić odszkodowania kobietom, które urodziły się dzieci, tu coś z wyrostkiem, prawda, łokciowym, tu z barkowym i tak dalej, bo to były konsekwencje tego, co pan powiedział, dopingu. Sądzę, że nie. Sądzę, że to, co mówię, mentalności, nie wiem, czy pan teraz, czy pan jest od początku, mówię o tej naszej mentalności. Zwycięstwo 2-0 w Toronto nad tym, gdzie ten, oni też się nauczyli po Monachium i oni też na wiaduktach, żołnierze stali z bronią, także nikt nie mógł stać na wiadukcie, jak jechałeś dołem, żeby coś można było rzucić na ten autobus, prawda, który jechał na mecz. To się nawet nauczyli też i oni w Argentynie, że to też przypilnowali. A Niemcy, co powiedziałem, to helikoptery latały i tak cała droga była oczyszczona, tam samochód żaden nie chciał gdzieś podjechać najbliżej autobusu, który jadał na mecz. Ale tak rzeczywiście musi być, bo chorych umysłowo ludzi nie brakuje, że tu jesteśmy i naszej Polsce też świadkami wielu takich zdarzeń, gdzie morduje się polityków i tak dalej. Chociażby niedawno, nie będę do tego wracał. Sądzę, że tutaj nie. Sądzę, że to raczej zadowolenie i to, że ci Niemcy, jak to się zawsze mówi, niby nam leżeli w grze. Trudno mi powiedzieć, czy myśmy czegoś nie dopatrzyli. Tu nie będę już wracał do trenera Górskiego, bo on był zawsze bardzo uważny. Natomiast zaczęliśmy mieć kłopoty. Nie wiem, czy, ponieważ był pan na meczu, pan pamięta, odmówił w zasadzie, nie tyle odmówił, co po rozrzepce powiedział, że jest niedysponowany, bo to mu się odnowiło, bo on już był niedysponowany po meczu, na meczu z Brazylią w Toronto. I wtedy nasz lekarz, mój zresztą dobry kolega, Witold Stelowski, absolwent medycyny AWF-u, nas wyprosili i on go tam stawiał na nogi, on dokończył ten mecz, myśmy to wygrali. I on potem po rozrzepce zszedł. Być może, ja mówię teraz o sobie, prawda, Jacku, żeśmy czegoś nie dopatrzyli, że być może należało rozgrzewać wcześniej późniejszego radnego w Chorzowie, bo był radnym w Chorzowie, świetny zawodnik, ojciec też wybitny, kiedyś i zawodnik, i trener, Henio Wieczorek, bo to był środkowy obrońca i on grał zresztą w tym meczu, on wszedł na miejsce szybko Gorgonia, potem Janka Tomaszewskiego trzeba zdjąć, wchodzi do bramki Piotruś Mowlik, jak pamiętacie, w tymże finale przegrywamy, bo umówmy się, 2-0, jeszcze strzelamy bramkę, chyba po lacie, bramka była na 2-1, ale byliśmy słabsi i obiektywnie musimy przyznać, że przegraliśmy mecz jak najbardziej zasłużenie. Nie dopatrywałbym się, bo wie pan, zawsze każdy chce wrócić ze złotym medalem i ze srebrnym, aż to kara nas spotkała bardzo szybka, bo Darek to potwierdzi. Przyjechaliśmy normalnie rejsowym, dla nas zabrakło miejsca, bo srebrny medal był klęską polskiej piłki, więc dla nas zabrakło miejsca w czarterze. Przejechali wszyscy inni, którzy nawet eliminacji nie przeszli do końca, bo niektórzy do mety nie dobiegli. Natomiast no, takie jest życie sportowe. Dopóki pan będzie odnosił sukcesy, będą panu wszyscy gratulowali. Wie pan? Tylko pan się pośliznie, tak jak my, bo myśmy się uważali, że się pośliznęli. Zresztą umówmy się, Darek tutaj siedzi, bądź co bądź, jest założona fundacja przez jego córkę Berenikę i przez niego fundacja, w której też miałam być uczestnikiem. Przewodzi to na razie były, krótkotrwały kierownik drużyny Janusz Jesionek. Nadzoruje tę fundację pan Aleksander Kwaśniewski, prezydent, prawda? Dobrze wydaruś. Gdzie się naprawdę udziela. Dzięki temu przecież też spotkałem ostatnio się z premierem bądź Morawieckim tu przed Stadionem Narodowym i też powiedziałem, panie premierze, no dobrze, przynajmniej nas tutaj naprawdę nie kontrolowali ci ludzie z BOR-u, bo to niesmaczne jest. Ja mówię o swoje zdanie. Bo albo przez tyle lat wiedzą, kto tu przychodzi, kto tu nie, a bądź co bądź, sam byłem moderatorem tego, żeby nazwać ten stadion imienia Górskiego i do dzisiaj dalej napis jest inny, a jest decyzja ostatnia i premiera Morawieckiego aktualnie, bo to była duża uroczystość. Nie wiem, czy pan prezes pamięta to. A nie chciano się zgodzić, jakby to komuś przeszkadzało, że będzie stadion Coca-Coli imienia Kazimierza. A komu to przeszkadza? Sponsor ma swoje prawa, daje swoje pieniądze, niech się piłka rozwija, niech się dzieci rozwijają, bo nam są pieniądze przede wszystkim potrzebne na dzieci. To, co pan zadaje pytanie. Dzisiejsza reprezentacja gra tak, jak gra. Nie wiadomo, jak będzie grała każda następna, bo na pewno będą jakieś personalne korekty, bo one muszą być, bo to jest siła ciążenia normalnie, a jednocześnie praca z młodzieżą ma iść dalej cały czas utartym szlakiem, dobrze przygotowaną koncepcją, robioną przez najlepszych ludzi, jakich mamy, których mamy dobrze opłacić. Na tym polega strategia postępowania, jeżeli ma się w ogóle strategię. No ale w to nie wchodzę, bo zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego klubu seniora. Został, zresztą był wiceprezes związku, bardzo porządny, uczciwy człowiek, pan Genio Kolator, ja jestem teraz członkiem. Chciałem troszeczkę odpocząć, tym bardziej, jak powiedziałem, byłem niedawno, kiedy to dziecko, prawda, najechał ten samochód, byłem wczoraj w Skierniewicy.
Katowicach razem z prezesem Muzeum w PKOL-u spędziliśmy, dziecko jest cały czas, 15-letnia kobieta, no też kobieta, 15 lat dzisiaj przy tym rozwoju, prawda, fizycznym u naszych dziewcząt w Świątce, a druga zginęła na miejscu. Jak to trzeba uważać, to kieruję te wszystkie uwagi do wszystkich, którzy tutaj siedzą i prowadzicie samochody, bo spieszyć się trzeba do domu, ale lepiej dojechać 10 minut później. Także tutaj tego poglądu do końca mnie podzielił, natomiast z dopingiem się z panem zgadzam, bo do dzisiaj płacimy i Rosja jest nadal zawieszona. Rosja jest nadal zawieszona i jest to obstrukcja nie tego, że bądź co bądź jeden z największych sukcesów życiowych, jaki osiągnął pan minister Bańka, zresztą bardzo dobry minister, bo żeby wygrać i teraz znowu odnowiony kontrakt ma, jeżeli chodzi o WADA, a więc jest to bądź co bądź fundacja, która zajmuje się, organizacja, która zajmuje się dopingiem, a musiał walczyć z Amerykanami, bo USA, przecież przypominam wam, genialni koszykarze z NBA jak Jordan i inni, no pamiętacie, jechali na Igrzyska Olimpijskie i co powiedzieli? Przyjedziemy, ale nie możemy być badać, jeżeli chodzi o doping. No bo tam się niestety szprycują nadal. W sporcie amerykańskim tak to wygląda. Nie chcę przypominać, bo nie żyje Andrzej Badeński, znakomity na 400-metrowiec, medalista olimpijski, ale byłem na tych zawodach, na stadionie przyjechał na Legię mecz, bo go przyjechał jako biznesmen, pan starszy z brzuszkiem, okularki i mówi, no ale katolikę go zawieźli na jakiś tam meeting, a on mówi, słuchajcie, to jest chyba Badeński. Mówią, no tak, no wciąż ze mną biegał. To on jeszcze biega? No bo w Stanach on kończy studia i on idzie w zawód, on idzie w biznes, już chmara następców jest na jego miejsce ze tych wszystkich uczelni. I dlatego był tak zdziwiony, to on jeszcze biega? Widzicie? Znowu sprawa tej, co pan tam poruszał, między innymi mentalności, zachowań i tak dalej. Ale to jest sprawa kulturowa, prawda? Generalnie biorąc, jak żyjemy, jak się postrzegamy, co będziemy robili i tak dalej. Dlatego się śmiałem, by się też się śmieli, że ostatni głos w domu należy do mnie, dlatego jestem trochę dłużej dzisiaj, bo po co mam je w domu żona rugać? Co, znowu mecz będziesz jakiś oglądał? No tak, no. Panie trenerze, wspominał pan o młodzieży, dlatego oddajmy głos najmłodszemu proszę, pokoleniu. A fajnie, no. Bardzo proszę o pytanie. A ja już ci mówię, że ty masz ćwiczysz lewą i prawą nogę, synu. Bo będziesz jednostronnym zawodnikiem. No mów. Pan jest doświadczonym trenerem, ja mam pytanie związane z klubem z Premier League Chelsea. Jak słyszałem, że pan się tam mówi, że pan oglądał ostatnio mecz, to myślałem, że pan może tam też czasami ogląda mecz Chelsea. Jakby pan mógł zanalizować grę? Nie, kochani, właśnie nie. Ja oglądałem Liverpool z Brightonem. Oglądałem, tego meczu nie oglądałem. Mało tego nie oglądałem, również bardzo ważnego meczu, bo właśnie byłem w Skierniewicach. Przyznam, że i zmartwiłem się i ucieszyłem się. Dlaczego? Manchester City, jak wiesz, przegrał chyba 1-0, tak? To sprawdźcie mnie, tak? 2-1? No widzisz, ja nie znam, nie oglądałem tego meczu. Przegrali 2-1 z Manchesterem United. Jest to chyba 9. zwycięstwo kolejne pana Dentaga, Henryka Dentaga, holenderskiego trenera, który niestety, ten Hakta, który no niestety pozwolił sobie na to, że albo się pan Ronaldo podporządkuje, bo słynne jest to powiedzenie, między innymi Hiszpanie to tak rozpropagowali, nie ma nic ważniejszego niż drużyna, nie zawodnik, drużyna jest najważniejsza. No nie chciał się Ronaldo podporządkować, w związku z tym, kiedy obraził tego trenera, bo zaczął no nieładnie się wypowiadać, wyjechał do Kataru z reprezentacją, podziękowano mu za pracę i rozwiązano, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, czy to jest zwolnienie dyscyplinarne z klubu, czy raczej, żeby nie robić szumu wokół sprawy, za porozumieniem stron został rozwiązany kontrakt, ale podstawę prawną już prawda mieli, bo zawodnik musi pamiętać o tym, że o klubie własnym może mówić tylko dobrze albo wcale. Dlatego powiedziałem, to co się stało w Las Vegas, niech zostanie w Las Vegas. Natomiast tutaj no, trzeba powiedzieć, czyli nie miał środkowego napastnika Guardiola. Przypomnę tylko, że 2 lata temu 19 zawodników w Manchesterze City strzelało bramki. I to świadczy o klasie drużyny, o jej umiejętnościach. Nie ten to ten. Bo wiadomo, nie ma drużyny na świecie, która będzie cały czas miała zwyżkę formy. W pewnym momencie to wszystko opada. Drużyna o tym wie, trenerzy o tym, którzy przygotowują, wiedzą. A dzisiaj jest taka specjalność, że jest główny coach, jest trener przygotowania fizycznego, jest fizjolog, jest dietetyk, jest cała masa ludzi, którzy pilnują
pilnuje każdego zawodnika, bo to jest biznes, to są olbrzymie pieniądze, to są telewizje. Zobaczcie, ile kosztuje milionów dolarów parosekundowa relacja, jak dacie z USA futbol amerykański, prawda? To są niesamowite pieniądze. Widocznie ci, co płacą, oni mają wyliczone, że te pieniądze wydane im się opłacają w gruncie rzeczy, bo inaczej przecież by tego nie robili. Natomiast sądzę tutaj, że piłka się będzie rozwijała. Nie porównujmy dzisiaj i dlatego nigdy bym się nie ośmielił porównać, powiedzmy sobie, tych wielkich piłkarzy z poprzedniego okresu. Teraz ciągle wracamy, prawda, Maradona, no teraz go dogonił Maradona, prawda, Messi, bo już jego wyniki przebił, bo osiągnął tyle samo mistrzostwa świata, ale ma jeszcze medal Igrzysk Olimpijskich, no i ma 6 piłek, tych złotych piłek, jedną niesłusznie, bo się ładnie zachował, pogratulował, prawda, temu naszemu Lewandowskiemu, bo to był, no, taki gest, powiedziałbym, którzy nie mieli prawa wykonać sami Francuzi jako tacy. Zazdrości, co zresztą wyszło przy naszym, prawda, doskonałym arbitrze. Rozmawiałem z nim parę dni temu, przy Marciniaku. Notabene nie dostał ani grosza nagrody z PZPN-u, bo to wiem zupełnie innych źródeł, a każdy ma swoich znajomych i każdy ma swoje informacje. A kto ma informacje, ten ma władzę podobno. Dobrze mówię, panie prezesie, stara zasada. Ja myślę, że panowie musicie się później umówić. Pan trener może obejrzałby jakiś mecz Chelsea i później, no, później, chyba tak, później by przeanalizował. Myślę, że chętnie dla młodego pokolenia to zrobi. Mamy jeszcze czas na jedno. Imponujące jest jedno. Obojętnie jaka drużyna angielska, grają na nieprawdopodobnym powerze, a więc jest to dyscyplina w grze raz. Szacunek, zauważcie, szacunek do sędziów. Zobaczcie, tam mało kto podbiega do sędziego po decyzji, po gwizdku, która zapada. U nas chmara leci, oni wszyscy wiedzą lepiej, nawet wiedzą lepiej niż sędzia, co trzeba gwizdnąć i tak dalej. Słucham, bo to, przepraszam, że weszedłem. Bardzo proszę. Panie trenerze, ja mam pytanie odnośnie naszej rodzimej piłki, a mianowicie Ekstraklasy. Tak. Ponieważ ja staram się od czasu do czasu te mecze oglądać i trochę też to traktuję jak taki syndrom sztokholmski, bo oglądam tą piłkę, kibicuję tym naszym drużynom w walce o puchary. Czy to Ligę Mistrzów, czy inne rozgrywki. I proszę mi powiedzieć, co pana zdaniem robimy źle? Co powinniśmy zrobić, żeby te nasze drużyny liczyły się w Europie, chociaż żeby się liczyły? Nie, że największym sukcesem jest Liga Konferencji, tak? Czy to może jest wina tego, że drużyny tak rotują tymi piłkarzami i po sezonie kilku zawodników nie ma? Albo też, że wysprzedajemy od razu, jak się pojawia jakiś talent, który być może nie jest talentem i on idzie do Włoch, czy do Hiszpanii, czy gdziekolwiek i po prostu grzeje ławę, nie? Co musimy zrobić pana zdaniem, żeby ta nasza piłka trochę cieszyła oko i trochę, żebyśmy byli bardziej widoczni w Europie? Przede wszystkim, ja panu powiem, niedługo będę pisał, bo mam to opracowane, wie pan, że przede wszystkim musi nastąpić zmiana systemu rozgrywek autokar. To jest moje zdanie. Ja się pomyliłem w 1986 roku, kiedy wróciłem z Grecji, a Darek to dokładnie wie, miałem przeciętną drużynę, bo to była przeciętna drużyna, nazywała się Larissa. To była drużyna środka tabeli i jasne było, że nie będę walczył z Górskim, który jest ponad najkosie, czy potem Jacek mógł poszedł w Olimpiakosie, prawda, potem Jacek mógł. To byli trenerzy raz, że bardzo dobrzy, mieli świetne drużyny. A ja mogę rywalizować tylko i wyłącznie z nimi, jeżeli chodzi o Puchar Grecji. I tylko zaistnieć w Europie. I dlatego jak ja tam wygrałem Puchar Grecji z mistrzem Grecji, wtedy z Paokiem Saloniki, przy udziale Polaków, że bo jasno, właśnie Kmiecik. I teraz się zaraz zacznie, za 2 godziny zacznie się ten film Król Strzelców, bo on jest 7 z kolei w tej hierarchii polskich Królów Strzelców po lubańskim lacie i tak dalej. I tak też się stało. Myśmy doszli aż do ćwierćfinału Puchara Zdobywców Pucharów, a tylko Puchar nam dawał szansę Larysie, bo nie mieliśmy żadnej szansy z koalicją, Darek, pamiętasz, Ateny, czyli Panathinaikos, Olympiakos, AEK Ateny, nie mówię o słabszych drużynach, i jeżeli chodzi o Saloniki, Aris Saloniki, Iraklis Saloniki, bo to są dwie najważniejsze, prawda, drużyny, jeżeli chodzi o Saloniki. Tak. I tutaj nie było żadnych szans, więc drużyna wiedziała. A to była drużyna, powiedział, bo Larissa się mieści u stóp Olimpu, od razu dla tych, co znają geografię. To był taki polski Mielec, bym powiedział. To byli chłopcy z tej jednej, że tak powiem, z tych wiosek, prawda, okolicznych. I to była zupełnie inna drużyna. I myśmy naprawdę doszli bardzo daleko. Fakt, że nam bardzo uczciwy sędzia sędziował, bo tam jeszcze mnie trzymali Rosjanie jak zwykle, dlatego potem jak debiutowałem i grał przeciwko mnie Walery Łobanowski, Polska, Związek Radziecki, 22 sierpnia 1989 roku, 1-1 w Lubinie, prowadzili 1-0 po bramce Kierżakowa, wyrównał Darek Wdowczyk, notabene 1-1. To chcę wam powiedzieć, że
wracałem do ligi, nie widzę tego systemu. Ja się pomyliłem, wie pan, w 1986 roku uważałem, że przy tym systemie zarządzania państwem jednocześnie musi być inaczej. Teraz też tak uważam, będę o tym pisał, nie musi pan się zgodzić i wy też. Uważam, że powinien związek zmienić system rozgrywek. Ta liga nie uczy, tu pana podzielam, nie kształci jako taka. Mało tego. Już panu daję. Najlepsze drużyny polskie. Raków Częstochowa. Dobry trener, 6 lat, papszun, nauczyciel, pedagog z wykształcenia. Drużyna, która szła awans cały czas wymiana zawodników, ale dziś ma pan w tej drużynie. Ja to piszę właśnie. Na 16 ludzi, których pan jako trener papszun wystawia pan do składu w czasie jednego meczu, 10 jest za granicy. Z kolei nie może pan i nie przechodzi pan w Europie dalej. Fakt, że w ostatniej minucie pan to stracił, ale pan stracił. Jedziemy dalej. Mój były klub Legia Warszawa. Identycznie. 9-10 gra za granicy, reszta rodacy. Jedziemy dalej. Prawda? Lech Poznań, aktualny mistrz Polski. Identycznie to samo. To pytam się, na jakiej podstawie, nie będę już mówił nazwisk, bo wiem, kto to zrobił, ale to nie o to chodzi. Nieobecnie się nie mówi albo wcale, ale to się mówi dobrze, mimo że na to nie zasłużyli. Nie wolno było tworzyć tak bramy. Obowiązuje nas Unia Europejska i przepisy, które musimy przestrzegać, ale to, co mówię i to jest do zrobienia, dziś jako prezes związku jestem i wprowadzam przepis za zgodą tego zarządu, a nie milczących ludzi, których mam wozić na wycieczki, że będzie musiało grać w każdej drużynie, będzie musiało. 6 Polaków czy 5 Polaków. A reszta? Pan prezes nie chce kupić 10 obcokrajowców. Niech walczą o te 5 miejsc. Mnie to nie interesuje. Ma pan pieniądze, jak pan płaci. Jest wolny rynek, prawda? Nie zaburzam prawa europejskiego. I teraz niech pan zobaczy, jaka z tych drużyn, w tej chwili zobaczymy zaraz, bo mamy wielki sukces, bo Lech rzeczywiście wygrał z hiszpańską drużyną, która przyjechała tu w rezerwowym składzie, jak pan wie. Jeżeli pan czytał dokładnie skład. I przeszliśmy dalej. Ale odbudowali się jakoś, bo mieli bardzo trudno. Więc pytam się, jaki jest sens? Uważam, że liga, a system się musi na siebie nakładać. To jest mój punkt widzenia, a byłem i trenerem, i szefem szkolenia w tym związku w swoim czasie. Teraz się nie kontaktujemy, bo ja chodzę raz na miesiąc do związku na swoje zebrania. Kiedy no, spotykamy się, prawda, z kolegami z całej Polski przeważnie, jednak jeżeli się schodzimy w ogóle. Ale oni uważają, że oni wiedzą wszystko, rządzący. I nie muszą się nikogo o nic pytać. Przywilej każdej władzy. Kto ma władzę i zarządza, musi się liczyć z tym, że będzie kiedyś zawsze osądzony za to, co robi. Bo to jest normalna rzecz w każdej dziedzinie życia. Ja sądzę, że Polsce by bardzo pomogło ograniczenie, to co powiedziałem, pierwsza rzecz, bo to jest niedopuszczalne. Dlaczego ci zawodnicy grają w tych klubach, które ja wymieniłem, tylko jeszcze Pogoń nie wiem. A wie pan dlaczego? Bo Pogoń jest zrównoważona. 6 wychowanków, 5 obcokrajowców. Więc albo jeszcze Darek Adamczuk i ten mądry prezes, pan Roczek, nie dokupili jeszcze zawodników, bo ich na razie na to nie stać, bo tam stracili sponsora, mają innego już. Ale to jest droga powolutku donikąd. Dlaczego? No logiczne jest pytanie po pana pytaniu. Dlaczego ci ludzie grają u nas? Bo nikt inny ich nie wziął. No przepraszam bardzo. Dzisiaj jest dyskusja w mediach, sam czytam, no Josue chyba nie kupimy do Legii, bo on pod takie warunki postawił, że one są nierealne do spełnienia. No więc nie będę mówił już, bo to napisał Darek Dziekanowski nawet w swoim felietonie, bo dziś to jeszcze czytałem, tu jadąc metrem do państwa. I racja ta, albo się wcześniej negocjuje, żebyś mógł u nas grać, a on teraz stawia, no jeżeli się nie dogadam z innym klubem, no to wtedy zostanę u was, no łaskę nam robi. Fajny chłopak, akurat chłopak do myślenia, do gry, dobra technika, dobry balans ciałem, nie do biegania. Do biegania musi mieć już innych kochanych, a to niestety piłka nożna była, jest i będzie grą biegową. Będzie grą biegową. Nas tak jak piłkę ręczną, wie pan, stać jest na to, żeby przegrać 2 bramkami z Francją, aktualnym mistrzem świata, ale już nie stać nas było na Słoweńców, malutki kraj. Chorwacja, przypominam, 4 miliony ludzi, potęga w grach zespołowych. A te gry zespołowe, tak jak tutaj siedzimy, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, odrzucam hokej. W tamtych dyscyplinach poza piłką nożną nie wygra drużyna drugoligowa z pierwszą. W piłce wygra. W
hokeju jest w ogóle niemożliwe, żeby się chciał ktoś w ogóle zmierzyć z pierwszoligową drużyną i tak dalej. Sądzę, że gdybyśmy wprowadzili system, ale w każdej klasie rozrywkowej, bo my jesteśmy potęgą, 38 milionów ludzi, nie 40, jak się podaje niejednokrotnie w tych danych statystycznych. Sądzę, że 10 drużyn i 4 rundy rozrywkowe, 4 mecze Lech Legia, te mecze kształcą. Ma pan psychologiczny automat, musi pan grać, dwie drużyny spadają. Ale w pierwszej lidze też. Wie pan, co było ostatnio 2 lata temu? Nie zauważyli moi koledzy ze związku, a za to biorą pieniądze. Wszedł Bełchatów. Przepraszam, wszedł Górnika Łęczna. Kopalnia Bełchatów notabene. Bogdanka. Musieli grać baraż, bo oni weszli z 6 miejsca, bo zrobili baraże, żeby było więcej emocji, jakby tego było za mało w tym kraju, jeżeli chodzi o emocje. I teraz oni mieli 7 dni, żeby się przygotować do ekstraklasy, no więc w efekcie spadli z ligi. Czy to może zakładać system, no ale za ten system ktoś odpowiada, prawda? No ktoś za to odpowiada. Nie, i dlatego jak ma pan ekstraklasę 10 zespołów, teraz stworzyli. Przy ten system, że jest 18 zespołów, już dużo wcześniej. Ja sam za Postelem, Liskiewiczem, Kreatorem wprowadziłem, żeby była jasność. Podzieliłem też ligę, pamięta pan, na 2 grupy właśnie w tym systemie. Ale jak ja usłyszałem, że moi koledzy nagle dzielą, że pan prezes 40 punktów zdobył. Zabieramy mu 20, za dużo zdobył. To jeszcze niech się cieszy zawodnik i prezes, że się nie odezwał urząd skarbowy. Bo teraz co, zabrali ci punkty, a ty za te punkty zapłaciłeś, oddaj pieniądze teraz. Albo zawod... Nie, ja przepraszam, że bulgaryzuję temat. Nie chcę być, wie pan, ordynarny, ale ja się nie znam na ekonomii, ale do tego mogło dojść. Najprawdopodobniej szef Urzędu Skarbowego też jest kiedyś mówi, dobra, zostawcie ich tam, żadne pieniądze tam, zostawcie. I sądzę, że to jest rzecz bardzo ważna tutaj, jeżeli chodzi o takie ustawienie. Gra pan 4 rundy, pierwsza liga też dostała panu 8, jeszcze 2. Myśmy w ciągu 3 lat ostatnich prowadzili z pierwszej do ekstraklasy 6 drużyn. No bo 3 awansowały, prawda? I teraz się cieszymy, jako my mamy silną pierwszą ligę. Byli kiedyś pierwszoligowcy. Dlaczego? To są ci, co nie mają pieniędzy. Jeden Widzew się obronił, prawda, i awansował. 18 tysięcy ludzi. Właśnie spotkałem wczoraj wiceprezesa, młodego człowieka Widzewa, też na tej uroczystości w Skierniewicach. Mądry prezes, a zwolnił go wcześniej KGHM, bo oni się nie znają, przepraszam bardzo, w KGHM. Już to powiedziałem to publicznie. Panowie, nie bawcie się w sport, bo się nie znacie. Zatrudnijcie sobie ludzi, zapłaćcie im dobrze, niech rządzą. Ale nie wy, bo wy się nazywacie KGHM. A był, pracowałem tam kiedyś na prośbę przez 9 miesięcy, czyli jedną ciążę. I powiedziałem im to, co myślałem, tak jak i mówię tutaj do państwa. W każdym razie uważam, i ten system tak, gdyby był zorganizowany, on wymusza samoistnie. Mało tego, ja w 1986 roku powiedziałem, pan jako trener w pierwszej lidze, przykładowo mówię, ma zarobić 10 tysięcy, a ja jak pracowałem, bo tamten, przypominam, to był wtedy nierealny socjalizm, a ja jako druga liga mam zarobić 5 tysięcy. Wie pan dlaczego? Bo ja muszę pana wysadzić ze stanowiska, żeby dostać te 10. A więc znowu jest sprawa, to co mówimy, rywalizacji jako takiej. Rywalizacji jako takiej. Przecież byłem i rozmawiałem, przecież byłem wiceprezesem, krótko, bo pan prezes nie wie, Orlenu, to tam znam wiele osób, kiedy był wtedy pan mądry człowiek. Ale skończyła go, nie powiem jaka opcja polityczna, bo jestem bezpartyjny, więc nie powinien się pojadać. Modrzejewski, przeuroczy człowiek, bądź co bądź, z Komitetu chyba Obrony Robotników i tak dalej. Człowiek no prawicowy, naprawdę przeuczy człowiek, nie udało mu się tej hali zbudować, ona wreszcie powstała naprzeciwko stadionu i tak dalej. I też tłumaczyłem, załatwiłem z moim kolegą, że podszedłem do człowieka, on mówi, proszę pana, ja panu oddam całą ziemię w tym Płocku, tylko dajcie mi stanowisko, mówi takiego, żeby to się ładnie nazywało, że nie dozorca, to kierownik tego wszystkiego, to jego, za darmo. I tam, mówię, zbudujemy boiska. Dla dzieciaków, dla młodzieży, przy stołówce w Płocku, niech pan zobaczy. Gdzie są 2 stacje. Tu jest stacja i no nie ma większej odległości jak do tej ściany tam, nie tutaj, tylko do tej ściany. I tu kosztuje 20 groszy drożej niż tutaj. A dlaczego? Bo tu jest brudno i siedzi brudny, taki facet daje paliwo, nalewa, jest czyściutko, światełko i tak dalej. Paliwo to samo, tylko stanowiska inne. Muszę kiedyś pojechać do Płocka na jakiś moment, znowu jak będę komentował i sprawdzę to jeszcze raz. I tutaj ten system musi się, to co pan pytał, to widzę szansę realną, ale to nie jest na zasadzie różdżki czarodziejskiej. Niech pan zobaczy. Nieudolny prezes kompromituje się i zmieniam pana. Ja jako prezes zmieniam pana jako trenera. A przecież ja pana przyjąłem jako cudotwórcę. Jako wybitnego fachowca, który pomoże drużynie. Który ma wizję gry. Ja ją zaakceptowałem.
no ale przecież ludzie się denerwują, krzyczą, ubliżają mnie, jak powiedzą, no to ja pana wyrzucam. I dlatego widzi pan, jeżeli chodzi o Manchester United, ten zadecydował, ten zawodnik u mnie grać nie będzie, no i stanęli biznesmeni, notabene ze Stanów Zjednoczonych, panowie Blazerowie się nazywają chyba, jeśli by pamięć nie, no dobra, pamięć jeszcze pani, czy Alzheimer mnie nie łapie chwilowo. I powiedzieli, nie, to Ronaldo odejdzie. A on zostanie. No i na razie ma pasmo sukcesów, z tym, że to nie jest wieczne, wie pan. Ta liga jest tak imponująca, tak ciekawa i ten młody chłopiec tu zapytał słusznie, że cały czas się analizuje. My o sobie wszystko wiemy, ale nieraz to jest jedna akcja. Piłka jest dramatyczna w tej chwili, jest tak dynamiczna, tak atletyczna, że w zasadzie ułamek sekundy decyduje, czy będzie pan naprawdę chwalony, czy będzie pan ciągle ganiony. A ktoś musi spać. Zwycięzca zostaje tylko jeden. No niech pan pamięta, tylko jeden. Dlatego się dziwię niektórym trenerom i współczuję już. Kto by nie został trenerem reprezentacji narodowej, dlatego napisałem ten artykuł, który dzisiaj podyktowałem do telewizji, to będzie na TVP Sport na tej stronie. Spokojnie i grzecznie. Ten człowiek nie ma żadnych szans przygotowania tej drużyny. Dlatego już ktoś tam mi odpisał, bo mi żona mówi, już ci ktoś odpisał. Ja mówię, słuchaj, mnie to nie interesuje, co kto odpisuje. Ja napisałem to, żeby ludzi podzielić się z ludźmi swoimi uwagami. A oni chcą to przyjąć, niech przyjmują. Niech to nikt nie przyjmują. Bo mówi, ale wymyślił, przecież mamy słabą grupę. O, i to jest polskie podejście. A skąd on wie, że my wygramy z Czechami na wyjeździe? Oni zawsze byli konsekwentni w grze. Mogą mieć słabszą generację, ale są bardziej zdyscyplinowani w grze. A kto my wiemy, jaki on skład wystawi ten nowy trener, bo przecież on będzie chciał coś pokazać. Przychodzę jako nowy trener, to wiecie, niech ten Lewandowski odpocznie, ten Glik niech sobie odpocznie, ten Krychowiak niech już tam sobie gra, gdzie gra. Przykładowo, bo ja tu będę budował nowy trener. Jeżeli zażądał trener Martinez, czytał pan to, tak? Czy nie czytał pan tego? Fajny trener. Ale niestety nie poszło mu. Jeżeli chodzi o reprezentację Belgii, Hiszpan Martinez, nie wiem, czy z nim rozmawiano, czy nie, media nasze podają, a dziennikarze mają to do siebie, że potrafią dotrzeć do źródeł. 2 miliony euro za to, że będzie selekcjonerem reprezentacji Polski i drugie 2 miliony euro, że będzie dyrektorem sportowym. To wie pan, byłbym zdumiony. Żeby ktoś na coś takiego się zgodził, to o co nam chodzi, że myśmy znowu walczyli w grupie? Myśmy, umówmy się, przy całej sympatii, my tak manipulujemy faktami. Myśmy doszli do 1/8, prawda? A ileśmy meczy wygrali z 4? No, słucham. 1. No, 1 mecz żeśmy wygrali. No to szukamy argumentu następnego. No, ale przegraliśmy z aktualnym mistrzem świata, z Argentyną. Co mówią zawodnicy? To zawodnika argentyńskiego Dagbia Fico proszono, żeby bręcie bramek nie strzelały w Polsce. Bo zapominali jakoś wszyscy. To media podają całego świata już. To jest kompromitacja i to jest wstyd. I takiego zawodnika osobiście, gdyby ten trener umiał, już by nie zagrał w reprezentacji na pewno. I powiedziałbym właśnie dlaczego. Bo to jest obraza kolegów, własnej rodziny i nas wszystkich. Tak jak siedzimy. Także wie pan, to jest to, że no i 45 minut z Francją potwierdziło, że był duży potencjał tej drużyny, a jednocześnie ja się nie dziwię selekcjonerowi, zaraz panu powiem dlaczego, to jest w tym moim artykule, co dzisiaj podyktowałem. 400 meczy było monitorowanych przez niego i 21 osób było w sztabie szkoleniowym. Dobrze opłaconym, bo związek dobrze płaci. Potem przyszedł nieszczęsny mecz, a ja nie byłem, z Chile. Byłem na meczu. Smutny mecz. Nie wiem, dlaczego w ogóle był grany. Chyba dlatego, żeby zagrał Krychowiak, ponieważ ćwiczył 2 tygodnie z Legią, bo to była przerwa w Katarze, już nie mógł tam przejść. W Emiratach już nie mogli trenować, bo skończyli ligę wcześniej. Glik, który był po kontuzji i on musiał ich dać troszeczkę do gry, żeby nabrali, powiedzmy, jakiejś takiej ogłady, bo on był po kontuzji. Strzelamy bramkę, bo bramkarz wypuścił piłkę z rąk, strzela bramkę, piątek na 1-0 w 88 czy 7 minucie. Ten mecz nie dał nic poza stratą pieniędzy. Lepiej było jechać szybciej tam i się 3 dni dłużej aklimatyzować. Ale to już nie jest mój problem. Natomiast problemem jest co innego. Ocenił selekcjoner, nie ma trenera i on też do nich należy. Nie ma takiego trenera na świecie, który chciałby źle dla własnej drużyny. Taki się nie urodził i się nigdy nie urodzi. Dlatego się nie zgadzałem jako trener, nie będę mówił nazwiska, kto to przeforsował w związku, że musi koniecznie grać młodzieżowiec w drużynie naszej ekstraklasy. To co pan pytał, na jakiej podstawie? W zawodowej piłce gra najlepszy zawodnik w tej drużynie na boisku. Szymański, młodziutki chłopak, który był w Legii, był młodziutkim chłopcem.
grał, bo był dobry. Gdyby nie był dobry, by go nie wpuszczał do drużyny w ogóle. Nie grałby w składzie. I tak, rozumiemy się? I tak dalej, i tak dalej. I my tak sobie funkcjonujemy. Poprawiamy krawaty, jubileusze, akademię. Ktoś coś pomyślał. Teraz czytam, właśnie napisałem to w tym artykule, jak pan prezes przeczyta. Prezes Cezary Kulesza, a grał nawet przeciwko mnie w finale Pucharu Polski, jak prowadziłem Legia na stadionie brzydkim, jak noc, dobrze by się nas rządzają, tym niech tymocznie by się stadion jakiś zbudują, bo to jest paranoja do dzisiaj, przepraszam bardzo, a szkoda, piękna miejscowość Olsztyn. I on grał 20 minut chyba, jeszcze muszę to sprawdzić w swoich zapiskach, czy rzeczywiście grał Cezary Kulesza. Ja mówię, byłem zbyt słabym zawodnikiem, żeby zagrać cały mecz i na tym pozostańmy już. I teraz ja czytam tak jak z Wolkiem, on jest upoważniony przez zarząd, jednoosobowo do decyzji, że pan będzie prezes, że pan będzie teraz trenerem. Ja powiedziałem, to skąd tak się znasz? No przecież zwolniłeś w 2011 roku Michniewicza po 6 miesiącach pracy. Przyszedł prowiec, zrobił 2 razy wicemistrzostwo puchar, to on go teraz do pracy przyjął do młodzieżówki. Rozumie pan coś z tego, bo ja nic. Panie trenerze, czas nas goni, moglibyśmy długo. Więc pani, jedno jest tylko pewne. Jeżeli nie nastąpią zmiany sensowne, rozumne, ja się nie zgadzam z takim poglądem i napisałem w tym artykule, to, że jest upoważniony jednoosobowo, jest to nielogiczne i niezrozumiałe. Te 2 razy napisałem w tym felietonie, który będzie od jutra wisiał gdzieś tam w internecie albo w TVP. Panie trenerze, krótkie pytanie, proszę krótką odpowiedź, ponieważ czas nas goni. Tak, ostatnie pytanie. Chciałem się przedstawić. Dzień dobry Państwu, Karol Dworakowski, Iskra Warszawa, sekcja piłki nożnej. Krótkie takie pytanie. Co tak naprawdę w największym stopniu zapoczątkowało kryzys polskiej piłki w latach 90. po tych sukcesach z lat 70., 80., kiedy mieliśmy naprawdę wybitnych piłkarzy jak Furtok, Kosecki, Wdowczyk. Taka najważniejsza przyczyna, co się stało? Ja panu powiem. Być może, bo dotyka pan również w tym momencie i fajnie tej mojej kadencji, dlatego podałem. Był pan, jak mówiłem, z Holandią, prawda? Także ci sami ludzie walczyli z Holandią, kiedy Holandii nie było na boisku, mimo padającego deszczu, 20 minut się oni nie liczyli w grze, a od drugiej połowy my się nie liczymy w grze, bo drużyna nie ma siły, a to ich właśnie przygotowali trenerzy zagraniczni, broń Boże, nie ja. Ani nie ja odpowiadałem za tą pierwszą część gry, tak samo jak za drugą, bo byłem w tym momencie selekcjonerem. Tak jak teraz. I to są te różnice, że nie porównywujmy w tej chwili drużyny Górskiego z drużynami aktualnymi, bo jest inny system w ogóle przygotowań i szansa na wykonanie pracy. Dlatego nazywam tych ludzi selekcjonerami, a trenerami stają się wtedy, kiedy tworzą. Najprawdopodobniej, ja mówię o swojej kadencji, jak pan pamięta, myśmy odpadli z Anglią, z którą nigdy żeśmy nie przegrali w kraju, ale przegrałem 2 razy, ja 2-0 i 3-0, jeżeli chodzi o Wembley. Po bardzo dobrym meczu, nawet trener Górski, który był prezesem związku, powiedział do mnie już w pierwszym meczu z Anglią, kiedy przegrywamy 1-0 po rzucie karnym, kiedy rzeczywiście Tarasiewicz zagrał piłkę ręką przy lewym słupku i strzelił Lineker karnego i trzeba było otworzyć grę, więc ja otworzyłem grę, mówię, nie gramy bez żadnej asekuracji, albo przegramy 2-0, albo będzie szansa na 1-1. I nawet Kazik Górski święty mówił, ty musiałeś grę otwierać, ja mówię, że musiałem, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to ja nie jestem w ogóle potrzebny tej drużynie. Trener musi zawsze walczyć o wynik i ta drużyna musi czuć rękę trenera, że on widzi, że on obserwuje. Dlatego nieraz duety, tak jak mieli Szwedzi Lagerbacka, pamiętacie, duety się nieraz bardzo fajnie czy trójki sprawdzają, bo boss jest jeden, my podpowiadamy, on rządzi. Na końcu. I teraz od naszej wiedzy, inteligencji, obserwacji na nas nie spoczywa to odium aż tak w wyniku, jak na tym pierwszym trenerze, tym, który jest szefem, który jest bossem. Sądzę, że tutaj myśmy otwarli z Hanem, otwarliśmy, prawda, z Holandią, z Anglią, z bardzo mocno wtedy Norwegią, bo ja się podałem, jak pan pamięta, do dymisji już w Oslo, kiedy obiecałem tu dziennikarzem na lotnisku. Jeżeli nie wygramy, mówię, bo tam drużyna leżała do gry, są takie drużyny. Odpowiadaje sposób jej gry, bardzo nam odpowiada. Tam się doskonale, tam zresztą wyrzucił nam. Wydrukował, za darmo wydrukował mecz włoski sędzia Pajretto, dostał 2 lata potem więzienia na rynku międzynarodowym za korupcję i tak dalej, a ten mecz za darmo wydrukował, ponieważ Johansson Szwed był szefem wszystkich prac do komisji, prezesem UEFA, więc się musiał mu przypodobać. Sądzę, że na pewno w pewnym momencie nie wytrzymaliśmy tej rywalizacji, jeżeli chodzi o siłę gry poszczególnych drużyn. No powiedzmy sobie, nawet dzisiaj mocna dość Holandia, mimo że 2 razy dostała w głowę od Islandii, podobnie jak Anglia 2 razy z Islandią, która liczy 280 albo 320 tysięcy ludzi, bo pracowałem tam 2 lata. Także w każdym bądź razie sądzę, że gdzieś żeśmy to zaniedbali, jeżeli chodzi o szkolenie jako takie, a teraz jest bardzo groźna sytuacja, bo za chwilę
ci zawodnicy, jeżeli odejdą albo nie odnowią kontraktów, albo ich wykupią mocniejsi, nawet jeśli to będzie Raków, to nagle zobaczymy, że nie będziemy mieli kim grać. Nie będziemy mieli kim grać. I teraz się zaczną zastanawiać ludzie, co nam daje 18-zespołowa pierwsza liga. Moim zdaniem nic. Nic. Ten Raków bez formy przegrał wtedy, pamięta pan, z Krakowią 3-0 w poprzedniej rundzie. Jedyna zresztą porażka bardzo wyraźna. Natomiast jest to na pewno najsilniejsza drużyna, najlepiej zorganizowana, rozsądny, dobrze pracujący metodycznie trener. No, Legię pan zna, prawda? No przecież Kostelnia, sam nim prowadziłem 3 wywiady, kiedy pracowałem w Eurosporcie z Michałem Zawadzkim i przyznam, że mnie zdziwił, wie pan? Tak jak z szacunkiem patrzę na to, co on robi w Pogoni Szczecin. Zdobywa pan 3 razy trzecie miejsce. Idzie pan do Legii? Nie gra pan w pucharach europejskich z chłopakami, sobie pan to wywalczył? Wie pan dlaczego? Magia, marka, nazwa, Legia. No i nie za taką pensję, bo to trzeba robić. I nie odegra Legia przy całej mojej sympatii, bo jestem zawsze zaproszony przez pana Mieduskiego w tej loży jako jeden z VIP-ów tego klubu. Ich zdaniem nie sądzę, żeby Legia odniosła sukces, bo nie widzę ku temu żadnej podstaw. Stanie ktoś przy Josue, nie ma Legii. Nie ma Legii. Nie ma. Nie, no tak, dlatego mówię, to jest praca długofalowa. Być może teraz, nie wiem dlaczego odszedł młody syn Janka Urbana, mojego byłego zawodnika, odszedł teraz i prowadzi pan Śledź, tak? Dobrze mówię, jeżeli chodzi o szkółkę, prawda, cało on... Panowie, takie rzeczy w kuluarach... No tak, ale to wie pan, natomiast dobrze, że zbudowano ośrodek klasy europejskiej i tu chwała panu Wioduskiemu i tym ludziom, co mu pomagają. Natomiast ja widzę w tej chwili bardzo trudny okres dla polskich drużyn, bo za chwilę to, co powiedziałem, będzie weryfikacja. Jeżeli teraz, bo nie widzę żadnej szansy, na pewno będzie Raków mistrzem Polski, jeżeli oni się nie przebiją, to byłby dobry wzór, że tak trzeba, ale jednocześnie... To jest znowu, tak jak powiedziałem, fizyce, to są naczynia połączone, coś z czegoś wynika, a fizyka mi razie, te naczynia są, cały czas się uzupełniają. Na tym polega to naczynie połączone w fizyce. I tutaj, jeżeli nie zabezpieczymy szkolenia młodzieży jako takiego, to tylko wybitny prezes wie o tym. Dlatego powiedziałem, w Islandii prezes mógł nie przyjść na mecz ligowy pierwszej drużyny, ale na młodzieży zawsze był, bo był tata, była mama i on wiedział, że ta młodzież to jest przyszłość klubu. I niech pan zobaczy, 320 tysięcy ludzi wtedy było, ograli 2 razy Anglię. I ograli również Holandię, wyeliminowała Islandia. A siłą tej gry jest kto inny? Piłka ręczna. Z Bogdanem Kowalczykiem, moim byłym zawodnikiem późniejszym, grał ze mną w Warszawiance, potem Śląsk został w ten reprezentacji półfinalista Ligi Mistrzów w piłkę ręczną. Tyle ludzi, tak mało ludzi. Decyduje system, to samo, co udowodniła Chorwacja przy 4 milionach ludzi, prawda? I mówiliśmy zawsze o nich, o dawnej Jugosławii, bo grałem ostatni mecz z Jugosławią, między innymi ja. W marcu 1990 rok Polska-Jugosławia 0-0 w Łodzi. 4 miliony ludzi, potęga we wszystkich trybunach. Piłka wodna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Przy 4 milionach ludzi. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję za zaproszenie. Panie trenerze, moglibyśmy długo rozmawiać, długo słuchać. Gościem Tytanów Sportu był trener Andrzej Srao. Bardzo dziękuję i chciałbym zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się 20 lutego. Będziemy wówczas rozmawiać o Januszu Kusocińskim. Bardzo państwu dziękuję.